Total War się odblokował już? Sprawdzaliście? A to był jeszcze zablokowany? Nie, nie, no słychać. on już od... Cześć. Hi. Dać. Co tam? Deszcz. Nie no, już mi się rano. Deszcz nie jest dodany. Już rano miałem ostatnio dodanych. Więc... A, faktycznie, ja też sprawdzałem. No, był ostatnio dodanych. Zainstalowałem, bo to trochę się ściągało. Witam wszystkich w mojej szkole. Szkoła bicia? Szkoła bicia. Dziś jest będę was uczył. Slightly racist, jest okej. Okay. Czy jest racist? W którym miejscu? Szkoła szlifów. Będziemy dzisiaj bić. Szkoła szlifów. Bić, to jest więc dobry. Sobie usiądźcie. Mistrz Syfu, tak jest. Cześć Kowal. Rockset. Rockset. O, no, Rockset. Rockset. Szkoła Rockset. Szkoła będzie bicia. Okej, okay, to jest ujęcie na kalendarz na luty. Nie. Nie chcę mieć wszystkich zdjęć robionych z puszką, kurwa, bicie. Luty to jest zawsze racist z puszką. Co? No bo w tegorocznym tym masz ten kapelusz do ryżu. Wiem i nie wiem, z jakiegoś powodu wybrałeś zdjęcie, gdzie piję z puszki. Bo well. zasada była gorsza. Wybierać na tych, na których najgorzej wychodzisz. No to... Nie, najbardziej Nie senpai, tylko sensei, jak już coś po prostu. Ale znasz zasady. Mikrofon w dół, patrzysz się w kamerkę, dajesz nam 3 sekundy. To jest... Ale jak... I tak, żeby nie musiał jakby... rąk dorabiać. A żeby nie było roboty za dużo, no wiesz. I trochę ci ucina na górze, to usiądź niżej, nie? Albo coś. Już? To zrób głupią minę. Pięknie. Może być. Dobra. Tyle. Dobra. Już? Już jest. Tak. Akceptuję. Kowal, dziękuję, więc jest dobry. Ja wiem, Kowal, Pikutka. Tak, strzelam ten, obstawiam wszystkie pieniądze, że już nasi najlepsi ludzie pracują nad nową ikonką. To z tymi, to z tą pięścią to będzie emotka, czuję. Kodem wpierdol. Jak ktoś będzie bardzo, bardzo zły, to będzie wrzucał tą emotkę. Ja muszę od tych NFT poczytać. Coś czuję, że ja tracę pieniądze. Kubarkaj. Coś czuję, że ja tracę pieniądze. Dobrze, zaraz zanim zaczniecie krzyczeć na mnie, żebym grał. Niech ktoś to, proszę, na Discordzie wyszpachluje, czy tam coś wypnie z tła, czy jak. To dziś gramy sobie w Sifu, jak widzicie, ale w niedzielę będzie grany jeszcze Billie Eilish, druga część. Ostatnia, prawda? Tak? Ostatnia, tak. 2/3 gry zrobiliśmy w zeszłą niedzielę. Co prawda ostatni dzień jest najdłuższy, z tego co patrzałem na speedrunach. 12 godzin. 12 godzin może potrwać. Więc kanapki i pieruchomajty. Nie, myślę, że godzinka 15 to pykniemy w niedzielę, ale to jest gra warta oglądania, także zapraszam. Jakąś szczotkę właśnie. Do kurzu trufla, to są zdrowe włosy. Billie Eilish, gra, która ma więcej podtekstów seksualnych niż wszystkie laufery poprzednie wzięte. Prawda. Do siebie. Prawda. Ta gra puszcza oko dorosłemu widzowi na każdym możliwym momencie, także zapraszam was na ten stream, bo tam się dzieją rzeczy. W sobotę jest jeszcze podcast, więc w godzinach wieczornych jak zwykle. Chyba, że YouTube zaszaleje. Mamy problemy z YouTube'em i odcinkami, ale to w najbliższej przyszłości będziemy jakoś was informować, co dalej z tym fantem. A tymczasem chyba tyle, nie? Możemy chyba zacząć spokojnie sobie... Okami tę grę, bo słyszałem, że to jest gra dla mnie. To jest trochę gra dla ciebie, Quest. Myślę, że ja myślałem, że to jest gra dla mnie, bo to jest beat'em up. Okazało się, że to jest bardziej skomplikowane, tak? To jest bardziej skomplikowane, tak. Zaczynamy się od początku? Zaczynamy od samego początku, od prologu, który się dzieje 8 lat. 8 lat temu. 8 lat temu, tak. To jest John Wick? Nie jest John Wick. Były dwie sekundy, kiedy miałem nadzieję, że to jest John Wick. A jakby, jakby zamiast niego był John Wick, to by było fajnie? On jest trochę Johnem Wickiem. Amator pisze, że to jest trudniejsze od Soulsów. Czy to jest trudniejsze od Soulsów?
To jest momentami trudniejszy od Soulsów. To nie jest jakiś wyczyn być trudniejszym od Soulsów. Soulsy są łatwe. Znaczy właśnie pytanie, czy Soulsy są trudne, czy są trudne dlatego, że inaczej, czy walka w Soulsach i mechanika walki w Soulsach jest trudniejsza, czy znaczy, fakt, że jak zginiesz, to masz przeciwników od nowa, to to jest trudniejsze? Jeżeli mówimy o Soulsach, to wiesz, Soulsy pozwalają ci jednak na dużo więcej możliwości przez to, że masz tarczę i tak dalej, nie? Jakimś tam, jak czujesz, że jesteś w potrzasku, to po prostu tarcza do góry, nie? I zaczynasz się wycofywać. Sekiro z drugiej strony jest taką grą tak zrobioną, żebyś ty jednak musiał parować, nie? Tylko. Parować Guitar Hero. I robić Guitar Hero w czasie na zmianę z przeciwnikiem. I ten starszy pan, zanim wyjdziesz z tego pomieszczenia, no. Ten starszy pan na ścianie, ten mistrz, to pewnie jesteś ty z przeszłości. Tak. Nie. Do swojego własnego dojo się włamałeś. Tak jest. Trochę się włamuję do swojego dojo. Ty zostajesz zdradzony? Cześć, Musiello. To jest nasz przyjaciel, który tu już posprzątał dla nas. Przyjaciel? Zabij go. On ma czapkę z daszkiem. Sweep the place. Na obrazie był Shifu. Mówi Jay. Shitsu. Tu nic nie ma. Cześć, Maślana. Cześć, Maślana. Czym dobry? Jakie znacie sztuki walki? Karate. I cia. Ale osobiście, czy tak? To żadnej. Pytasz, w jakich stylach walki dostałem w pierdol kiedyś? To nie mamy tyle czasu. Bito mnie na milion sposobów, tak? Ja się nie daję spizgać jakimś tam zwykłym tym. Jak mnie ktoś pizga, to mnie pizga jakimś jiu-jitsu, krav magą, jakimś, wiesz... Capoeirą, tak? Jak ty się chcesz pić, to akurat capoeirę wszyscy znają. Tak, najbardziej nie lubię, jak idę sobie ulicą i nagle taki koleś zaczyna robić Ediego z Tekena i na rękach nie zaczyna chować. Musisz czekać 10 minut, zanim on ten cały taniec, nie? Dokończy. Na jeżycach tam. I po 5 minutach podkasza mnie, nie? Bo akurat robi ten. Ale za każdym razem robi tak jak robi ten taniec. Muzyka zaczyna grać znikąd. Na bebelkę. Nie mam tyle czasu, czemu nie mogę trafić na kogoś, kto karate ma. Nagle się pojawia tłum gości z bębenkami, zaczynają wybijać. Ile razy dostajecie w pierdol w życiu? Kilka razy. No. Głównie od kibiców Krakowi, mieszkając na moim osiedlu. To było nieuniknione, jeżeli chodzi o lokację mojego życia w Polsce. No tak, tam jest podzielone na dwa, nie? Mm-hmm. Dosyć miasto nie jest bezpieczne, jak jesteś fanem piłki nożnej, bo... Wiesz, blok naprzeciwko już jest w terytorium Krakowi, wiesz, do szkoły trzeba przejść. Białą kredą jest narysowana kreska, jak przekroczysz, nie, to ci wiesz, zabierają wszystkie. Znasz terytoria, bo wiesz, gdzie w pierdol dostajesz, więc możesz... Turak w korporacji się nie liczy. Ja nie pamiętam, czy ja dostałem w pierdol później niż po podstawówce. W liceum już chyba nie. W liceum już preferowaliśmy taktykę ucieczki. Jak pamiętam, improwizowaliśmy na plaży i ktoś krzyknął, że skini idą, to się szybko zwijało mandżur i spierdalało. Kowal ponoć poprawił rozpiskę, ale nie wiem gdzie. Jest poprawiona rozpiska. Dostałem w pierdol na osiedlu w 8 klasie. No jest rozpiska, faktycznie rok set. Wow. Mistrz szkoły syf. A wczoraj był placek zdrowych włosów po prostu. A wczoraj był placek po węgiersku. Yes. The placki after the Hungarian. Wczoraj nie wiedziałem, że można 2 godziny o plackach po węgiersku rozmawiać, ale wczoraj z Questem nam się udało. Sposobu. Ale nie, ja wracając... Sobie, tak lubisz placki po węgiersku? Z gulaszykiem takim dobrym. Tak, ale u mnie w domu się mówiło po zbójecku chyba na takie placki. Też się mówiło po zbójecku, tak. W Zakopanem, no, to prawda. W Zakopanem jest po zbójecku. Po zbójecku, właśnie. W Zakopcu jak byłem ostatnio, to też je jadłem. Ale wracając do mojego pytania, na serio pytam, czy w latach 80-tych, 90-tych padliście ofiarą mody na sztuki walki? Nie chodziliście na żadne karate, kung fu? Nie, byłem, wiedziałem, że nie jestem zbudowany do... Do bycia. Ja byłem chyba na jednej lekcji karate. Wiem, że ja nie chcę.
Ja pierdolę, to tylko ja chodziłem dłużej, półtora roku chodziłem na karate chyba. Jak nie dwa lata. No i co ty masz z tego teraz? Kurwa, jestem za żywą bronią. Teraz pamiętasz tę lekcję, tak? Jak masz pięść odwróconą przy pasie, a drugą wyciągniętą i tak robisz na zmianę. Tak. Ej, chodziłem na karate Shotokan do gdyńskiej Imki. Super, super sprawa. Czy ktoś ma na ciebie tak licencję w Polsce? Czy ktoś ma na mnie licencję? Nie, na mnie nie ma licencji, niestety. Umiesz przyładowywać bicepsy? Czy to nie ten styl walki? No kurde. Tak, ale jeszcze nie do tego stopnia, że mi kieszonka znika. A ile miałeś uczniów? Uczniów, ale wszystkich. tylko jednego. Szkoliłeś też. Niczym wyszkoliłem całe pokolenie zabójców. Żywych broń. Tartak jest dzięki temu nieprzeciętnie gibki za Rigani pisze. Niestety ten, moja gibkość z wiekiem trochę osłabła, głównie... Nie pielęgnowałeś. Nie pielęgnowałem, głównie zatuszowana przez tłuszcz, ale tak. Ona tam jest. Jest głęboko. Bo w pewnym momencie stwierdziłeś, że nikt nie powinien być tak potężny i wyrzekłeś się swoich mocy. Shindo mówi, to się nazywa zakonserwowana moc. Spojrzałeś na swoje otwarte dłonie. Może to ja jestem... Może to ja jestem najpotężniejszy. No, także ja nawet dyplom gdzieś mam. Co? Jak to co? Dyplom za karate, no. Upoważniam Marcin Young. Uroczyście upoważniam Marcin Young do karate. Ja widzę te slogany, jestem jednością z prędkością. Nie, to było tak, karate i pod spodem było tak, nie. I niepotrzebne skreśl. Karate, tak, nie. A jest smok na tym dyplomie? Boy czy girl? Smoki tygrys. Girl. Trudniej trafić, bo mniejsza. Tak, mniejsze hitboxy. No. Mniejszym upoważnieniem Marcin Young do karate. Mniejszym upoważnieniem Marcin Young do karate. Rządowe, tak? Dostałeś. Noszę razem z książeczką wojskową zalaminowane mam w portfelu. Co to jest pulsoksymetr? Ciśnienie i tętno ciśnienie, chyba tak? Mierzy. A nie ten? Nie, może saturacja? A nie na powietrzenie czy coś? Na powietrze. Albo ciśnienie, nie wiem. Mówi ci, czy będzie padać, no jakoś tak, no. Tak, to saturacja i czy będzie padać. To mu szaleje, Kowalowi szaleje ten barometr. Poziom potężności mierzy. Znajdę mój dyplom i wam pokażę, że będzie wam głupio. Znajdź, błagam. Prosimy. Jak Tartak pójdzie do więzienia, to musi zabrać ze sobą, by powiesić dyplom na ścianie. Do jakiego więzienia? Come on. No mówmy, że prędzej czy później trafisz do więzienia. No Kowal, mówię, że robić ten dyplom właśnie w tym momencie. Ale musi być smok i tygrys. Ale to są dwa odrębne te style, nie możesz... A nie, ja opanowałem wszystkie style. Tak? A czaple? I pijanego mistrza. I pijanego mistrza. Głównie. W pierwszej kolejności. Pijanego mistrza masz wycalokowanego, czuję. To naturalnie weszło. Wszystkie perki już. Odpala, ma tam już cyk, odblokowane całe drzewo. 10 minut ci włosy wpadały za ścieżkę pijanego mistrza. Czapla pijanego mistrza. Małpy, styl małpy. Małpy tak, głównie przewroty w przód i w tył. Głównie ucieczka stylem małpy. Ucieczka stylem małpy. No to co z tą grą tam? Na teraz czym ona polega? Na czym polega trudność tej gry?
na parowaniu tak naprawdę. To jest trochę Guitar Hero. Fajne te napisy. No fajne. Fajny napisy pomysł. Są super, bo cię uczy, uczy cię move setu i lecą sobie napisy też, też w tle. Czy trzeba timing robić, czy można trzymać tak, bloki? Jest niesamowicie ważny timing właśnie w tej grze. Ale jest taki do ogarnięcia ten timing, czy jest totalnie na początku jest prosty, że... ale gra, wiesz, jeden na jeden jest dość proste, nie? Tylko gra lubi cię atakować wieloma przeciwnikami potem naraz. I to nie jest takie kółko, że oni czekają, aż, wiesz, twój kolega uderzy, tylko oni lubią atakować wszyscy naraz. No, ale potrójne nunchaku. Masz jakiś indykator, kiedy wykonać pary blok, czy musisz wyczuć? Nie, patrzysz tam. Właśnie na nich. Właśnie musisz patrzeć na ich... Okej. Okay, ale na mają to zrobione chociaż tak, że jesteś w stanie to zauważyć, czy się wkurwiasz, że... Broń im się świeci, jak mają uderzyć, czy nie? Nie, czy wszystko jest... Nie. Ale wiesz, czasem jak jest taka gra, że trzeba wyczuć jakiś cios, na przykład są przeciwnicy, którzy potrafią się zamachiwać bardzo długo, nie? I przez to, wiesz, ciężko jest trafić, bo ty myślisz już, a nie, bo on jeszcze pół sekundy musi yep, trzymać oni, to w powietrzu. Oni uwielbiają robić... Zmyły. Oni robią... Lubią cię tak. Czyli bejtują cię, tak? Kilku roki, ale fajne imię, nazwisko. Cześć muzyczny. Bo to jest imię i nazwisko, nie? To nie jest, że zabij Kuroki, tylko Kilku roki, tak. Imię. Tak. Cześć muzyczny. I to jest imię, Kuroki, nazwisko. Przeciwnik mówi teraz czy jedno. Jakby mówił, to było łatwiej. Fajne te sesje mock-upowe musiały być. W sensie... Widać poligony, widać gdzie ramiona się łączą z barkiem, nie? Są takie... A to są takie, jest, są takie nie? Trochę... Ale to, tak, Gabriel to jest taki... Zobaczcie, że ta pani taki... nie ma prawie ręki. Ma jak ta tłumaczka z Kill Bill. Oj tak, ta gra jest tylko... mocno Quentin Tarantino. Fajne. Tylko ona chyba straciła lewą rękę, jeżeli dobrze pamiętam. A daje się zaatakować? Wiesz co, ja muszę wykonać ten jej cios, żeby... Okay. Ona nie zaatakuje sama? Wiesz co, to jest tutorial, więc ja muszę... O, teraz powinna... Ale spotkasz ją jeszcze. Oj, tak. Oj, tak. To jest boss, czy... To są wszyscy bossowie, tak. Na początku ci pokazuję wszystkich bossów? Mhm. A, to jest cała ta ekipa, z którą przyszliśmy do tego dojo. Okazuje się, że na początku gramy złym. To jak w Kill Billu wszystko. I jak w Kill Billu, dokładnie. Wszystko się zgadza. Mówiłem, jest bardzo Quentin Tarantino ta gra. No, ale to widać, że ta gra ta grafika nie próbuje cię oszukać. To jest art style taki, nie? To bardzo, jest bardzo wyraźne to wszystko, żeby to było jakieś tam jebongo. Śmieszne, że masz te rentgeny i są te chińskie krzaczki w środku. Mm. Kurde, to ma dziwny mówić. Oni są zbudowani z tego? Tak. Fajny pomysł, podoba mi się to. Szkoda, że jest trudny, poczekam na łatwego patcha. Jest taki Batman. Jest blok, jest kontra, czyli wciśnięcie bloku w bardzo odpowiednim momencie. Do tego wszystkiego masz wciśnięcie bloku prawo-lewo, to są uniki na lewo i prawo, w zależności od tego, którą stronę on uderza, wiesz, pięścią. Jest blok wysoki, niski, jeżeli chce ci zrobić, wiesz, podcięcie albo kopnięcie, wiesz, w okolice twarzy, nie? To musisz robić te uniki w te strony. I to jest blisko bycia trochę za dużo. To jest, no, i tu się zaczyna Guitar Hero, nie? W tym momencie, gdzie ty musisz na przemian z nim blokować, czyli omijać te wszystkie jego ciosy i atakować jego również, wiesz, różnymi ciosami. Do tego wszystkiego jest tablica, gdzie prowadzimy śledztwo. Oczywiście kto to jest ta cała ta ekipa, nie? Która nam zabiła ojca. Nie ma niteczek. Jeszcze, bo dopiero zaczynamy. Jest przyrząd do ćwiczenia. Jeżeli wejdziemy, to można tutaj z AI botem na nim ćwiczyć na różniejsze rzeczy. Można sprawić, żeby był agresywny, albo żeby tylko stał i dostawał obrażenia. I oczywiście jest drzewko umiejętności, o którym za moment. Drzewko umiejętności jest faktycznie drzewkiem? Drzewko, jak widzisz, popatrz, to jest drzewko. Faktycznie. Podchodzisz do drzewka, wybierasz umiejętność i wyrasta gałązka z kwiatkiem. Widzisz? Już widzisz. Dobrze, tak jest właśnie. Dokładnie tak wszystko jest. A tu się zaczyna misja, patrzysz przez okno
I tak, tak. To już, jest o nie, momencie... tam jest jakiś gnój, idę tam. Tak to działa? Tak, no masz, widzisz, tak jest miasto podzielone na różne sekcje i gra ci potem... Możesz... Jakieś zielone granaty wybuchają. I zauważcie, że jest, że mam 20 lat w tym momencie. Zaczynamy grę mając 20 lat. Ty już wiesz, co się dzieje, jak się ma za dużo lat? Tak, kończy się gra. I zaczyna się od początku? Nie. Nie, gra pozwala ci wracać do poprzednich misji i grindować je jak na najlepszy wynik. W sensie, żebyś jak najmniejszy wpieprz dostał. Ale gra zapamiętuje to, że na przykład tak, w trzeciej misji zapamiętuje miałeś to, już 35 lat. Tak, tak, tak. Gra zapamięta to, że tą misję skończy na przykład mając 24 czy tam 25 lat. Okej, czyli możesz tam pójść i spróbować skończyć z mniej. Dokładnie tak. Jest ale cały wtedy system... musisz przejść też potem czwartą, piątą i szóstą, żeby znowu być na siódmej, czy po prostu... No jeżeli chcesz to siódmą, to ona będzie pamiętała od tej poprzedniej, nie? Czyli musisz jakby... Czyli pewnie... możesz niezależnie każdą misję tak. próbować cofnąć czas, tak? Żeby tak. ją lepiej jak... zrobić. Jak w drugiej ci pójdzie mega chujowo i na przykład nabijesz 50 lat na jednej misji, a potem 4 zrobisz flawless, to żeby sobie obniżyć wiek, to musisz cofnąć do drugiej i znowu przejść wszystkie 3, 4, 5. Dlatego musisz zadecydować, czy chcesz iść dalej do następnej misji, czy jednak chcesz spróbować, czy możesz pomyśleć, okej, jestem w stanie to zrobić lepiej, wiem, że jestem w stanie to zrobić lepiej, nie? I... A długie są misje? To jest takie, że mówisz, o Boże. Nie, zaraz zobaczysz, ile mniej więcej. No, Kraft zadał celne pytanie, czy jesteś starszy, to się odbije jakoś na twojej szybkości albo sile? Tak. Im jesteś starszy, tym jesteś mocniejszy, ale masz mniejszy pasek życia, więc z wiekiem zaczynasz się robić glass cannon. Bijesz niesamowicie mocno, ale jeden strzał od kogoś kładzie cię właściwie na upadki, jak masz 60-70 lat. Na YouTubie już są filmy, jak ktoś w pierwszej misji na robi YouTubie sobie drugiego dnia 110 były filmiki, jak ktoś przeszedł bez ani jednego bycia uderzonym ani razu, więc... Ale pewnie są też takie, że ktoś sobie od 5 minut po rozpoczęciu gry robi 110 lat, jest super potężny i potem leci bez obrażeń. Nie wiem, czy widzicie te wykończenia, które robię. No. To jest jedyna rzecz, która mi przywraca życie. Nie ma tutaj żadnych apteczek, nie ma żadnego lekarstwa, nie ma żadnego leczenia. To jest jedyny sposób, aby wyleczyć się. To jest robienie tych wykończeń. Karol pisze coś, że ta gra w osiągnięciach mi narobiła dużo sifu. Znaczy nie zagram na Xboxie, jak będzie. Jest plan, żeby to było na Xboxie? Fajna, korytarzowa scena. Powiedzcie mi, z którego serialu kojarzycie ten... Doktor Queen. Tak, Daredevil. Zgadłeś. A z filmu Old Man, Old Guy, Old Boy, sorry. Ja widziałem Old Man, to remake był. Widzisz, ja chcę tą panią bić, a tamta się wtrąca. Fajnie, że się perspektywa zmieniła. Mm-hmm. Ale czy w ogóle da się koherentnie jakoś w takiej grupie walczyć? W sensie, czy jak wprowadzasz swój... Ale walczysz z kimś i wyprowadzasz cios i widzisz, że tam idzie drugi, to możesz skancelować swój cios, żeby założyć blok trochę tamtą osobę, która cię z tyłu wali? Tak. Okay. I jak robisz wykończenie, masz przez chwilę klatki nieśmiertelności, więc to też jest czasami ważne, żeby kliknąć w odpowiednim momencie, jak widzisz, że leci na ciebie, wiesz, dużo rzeczy. Bo nie dosłyszałem, czyli jak robisz to wykończenie, to masz klatki nieśmiertelności? Tak, tak. Ta animacja, gdzie ja go wykańczam, robię mu te takie, wiesz, gdzie go wykańczam, jestem wtedy nieśmiertelny. Czy jednym ciosem możesz uderzyć więcej niż jednego przeciwnika? Możesz. Tak, widać było przed chwilą, jak tą pałką się zamachnąłem i trafiłem chyba dwóch jednocześnie. Emik pisze, Kups opowiada jakoś sensownie, ale jak tylko spojrzę w ruch ekranu, to prycham śmiechem. Tak, cała twoja wiedza eksperska jest siusiaka warta, jak ktoś spojrzy na ten cosplay. Kraft pisze, to nie jest ekskluzyw, czyli co, to jest też... To nie jest ekskluzyw, tylko to jest bardzo małe studio, które zamiast robić na wszystkie możliwe platformy, zrobiło na PlayStation i na PC obecnie. I dopiero w przyszłości mają być plany robienia na inne. To nie jest kupiony ekskluzyw, tylko po prostu oni są za mali, żeby...
Okej. Okay. O, przedmioty można podnosić, bardzo ładnie. Developer said Sifu is time limited exclusive. Could be na PC. Na PC jest Epic, nie? To zapłacił za. Pytanie mam jeszcze, czy można wykorzystywać elementy otoczenia? Można, ale nie wszystkie. To nie jest tak, że wszystko mogę. Nie wiem, drzwiami od lodówki albo coś. Nie ma takich rzeczy, nie. Są konkretne przedmioty, które szybko poznajesz, że są do rzucania, bo się świecą. Dla Giko pyta, czy starzenie się to jest tylko mechanika wynikająca z dostawania w pierdol, czy fabularnie ma to jakieś mamy ten, widzieliście, że nie wiem, czy zwrócił, ale zginęliśmy na początku. Ale dostanę zaraz pałę. Weź nie gin, no. To jest właśnie, jeden przeciwnik jest okej, okay, ale kilku naraz. Stajmy w drzwiach po kolei. Aj, nie miałem wykończenia. No spokojnie, synek. Śmierć. Finishery im rób. O nie, jak? Masz jedną czaszkę. Teraz masz 21 lat? Teraz mam 21 lat, tak. I mam 945 expa i mogę sobie kupić jakiś perk. I ważne jest to... Kolagen sobie kup. Żeby się perk zachował, który kupujemy, to musimy go kupić 5 razy w ciągu jednej misji. To mi trochę na początku, jak zacząłem grać, gdzieś przegapiłem to i kupowałem sobie, wybierałem sobie, chcę kupię ten, kupię sobie następny. Potem nic mi nie zostawało, nie? Pod koniec. Myślę, co jest? Gdzie są wszystkie te rzeczy, które ja kupiłem? A okazuje się, żeby on w którymś momencie? Co? Gra to mówi w którymś momencie? Gra to mówi teraz. Masz unlock za 500 XP, albo masz permanent unlock za 5 razy 500 XP, takim szarym. Ja tego na początku nie zauważyłem. Czyli możesz też sobie zrobić tak na teraz. To mi się przyda teraz, to sobie kupię to, a tak. Potem mi się nie przyda, to nie będę na stałe. Yep. Czekaj, co ja... No tak, ale czy 5 razy w ciągu jednej misji, czy w następnej misji nie będziesz miał już 3 na 5, tak? Nie. Skanceluje mi się to właśnie. Dlatego to jest ważne. Czekaj, co ja mogę, w co mogę iść? Jemus mówi, że nie doszedł do 30 roku życia, bo potem jak się za szybko wstaje, to w głowie się kręci. No, to jest prawda. Spin hook. Snapkick, strong sweep, focus. Możemy sobie w to iść. I teraz wyobrażam sobie sytuację, że jesteś już na końcu misji, masz 4 na 5, myślisz sobie, kurczę, wyjdę teraz, to stracę. Czy możesz przyfarmić coś jeszcze, żeby dobić do 5, czy nie? Jak jest 10 przeciwników na mapie, to jest 10 i koniec. Nie, musisz, wiesz, musi ci trochę iść dobrze, nie? W tej grze jednak, żebyś patrz, co oni to ze mną robią. Okay. Trochę cię w stan loku mają. Au, go już miałem. No ja nie wiem, ty z tej misji na emeryturze możesz wyjść. Można ich dobijać, a jak leżą? Można ich dobijać. Można ich dobijać. Też jest ważne, bo to ci oddaje ten. Rzeczy, której nie rozumiem, może ktoś mi wytłumaczy na czacie. Przed chwilą odzyskałem tą jedną czaszkę, że mam znowu zero, mam znowu jeden. I nie wiem w dalszym ciągu, co powoduje, że mi niweluje tą jakby śmierć. A to powoduje, na przykład jakbym zginął tutaj w tym korytarzu jeszcze tam na przykład 2 czy 3 razy, to miałbym 3 albo 4 te czaszki. Co oznaczałoby, że każda następna śmierć mnie postarza o 3 albo 4 lata, a nie o 1. Ja pierdolę, to jest strasznie skomplikowane. Final Fight się szło w prawo tylko. Możemy a te smoki? Te statuetki pozwalają nam zupgrade'ować też jakby na tą też daną misję. To też nam nie zostaje na stałe. I te unlocki tutaj też mają limit wiekowy. Czyli na przykład gdzie tu jest? Teraz jest nie napisane, mam 21 lat, ale na przykład nie będę mógł chyba powyżej 23 roku już rozwijać granie na skrzypcach. Już jest za późno. Tak. Języków się potem ciężko uczy. Tak, i później. No. I szpagat. Te też nie dasz rady zrobić. No fajnie, w domino grali. Ale czy za te perki chwilowe ze statuetek płacisz z tej samej puli za co za te perki razy 5? Tam płacę albo expem, albo albo pieniędzmi. Tam są 3 rodzaje walut w tych perkach. Zapomniałem wam pokazać. Właśnie. Możesz też expem, czego ja raczej nie robię, wolę go trzymać
Jasne. No chodź, misiu. No, ty masz żelazne pięści. Kraw pyta, czy to kowal jest. Ale cię jedno. Dobra, mam go. Tu gdzieś powinien być klucz chyba. Nie. Tu są, ja trochę nie chodzę, nie zbieram, ale są te poszlaki na tą naszą tablicę do zbierania. To są takie typowe collectibles do zbierania. Ale też dające ci lore, nie? Mówiące ci, co się tam wydarzyło. Amator pyta, czy są jakieś czary w stylu, nie wiem, Fireballi albo Hadoukenów. Nie ma, nie? Nie. Aczkolwiek wizualnie są te takie, nie? Płonące pięści, płonące... Ale takich projectile'ów żadnych nie wypuszczasz z palców. Okej. Okay. Pewnie jak w Jakuzie trochę, nie? Że tam nie ma żadnych nadprzyrodzonych mocy czy coś, ale masz te aury, powiedzmy, które coś tobie bardziej sugerują niż to się dzieje w prawdziwym świecie, nie? Ale zwinny jak gibki. Zobacz jak. Kamera. Niestety w tej grze kamera i to jest. Tu jest świetny przykład w tym korytarzu. Nie widzę, co się dzieje totalnie wokół mnie. No, to niepoważne. Kurczę, strasznie mało ci zwraca ten finisher. No to później, wiesz, levelujesz, nie? Te rzeczy. Ale tak, to nie jest gra, która... Karol, nie wiem, ja Sleeping Dogs odpalałem ostatni raz jakieś 8 lat temu, ale wtedy mi się bardzo podobała. No, tu nie. W sensie bardzo fajna była, po prostu ludzi. Była fajna. Ja kupiłem Sleeping Dogs na jakiejś promocji w chuj czasu po premierze i przeszedłem od ręki. Ja też, no. Kupiłem te śrubki, ona naprawdę chodziła, czyli teraz też on musi chodzić za jakieś tam pewnie 2 dychy, 15 albo coś. No. A to jest naprawdę fajna gra. Tak, myślę, że tak. Dwa ciosy naraz. Ten ma na sobie płomień, to znaczy, że jest, wiesz, go wkurzyliśmy i on jest teraz dużo mocniejszy, ma dużo więcej tej staminy do... Dziwne, że się cała reszta nie wkurzyła wcześniej. Reszta przyjęła to bicie należąco. Teraz tak, możemy kontynuować kupowanie tych... Mamy już 3 kupione, jeszcze 2 razy musimy kupić. A wziąłbyś karabin maszynowy, trochę by się zdziwili. No, tylko to nie jest... Nie ten typ gry. O, w międzyczasie znalazł kijek, okej. Ty w tym tempie za 2 godziny będziesz emerytem. Kijek tutaj? Ktoś tu nie miał kijka, nie miał. Okay. Czy się zmienia zestaw ciosów, w sensie bloków, inaczej jak on ma kija, czy to jest dalej ta sama? Mogę blokować, ale jak on ma kija, to i tak dostanę, wiesz, obrażenia. Okej. Okay. Nie da się 100% zablokować. Też środowiska ładne i podałem się widok za oknami. W sensie gra jest śliczna, naprawdę jest naprawdę ładna. Nie jest skomplikowana, ale to wynika z art stylu raczej, to jest decyzja taka, nie? I jest dużo syfu, w sensie ta kasa wszędzie, brud, kartony. I mamy klucze. Orsus pyta, czy czaszka jak ci nie odejmuje czaszki, jak zabijesz osobę, która ciebie zabiła. To była moja pierwsza myśl. I testowałem to i to nie jest to właśnie. Z drugiej strony to byłoby bez sensu, bo tej gry się nie da przejść nie zabijając wszystkich, nie? Więc to by się... Nie możesz po prostu przebiec przez jakieś pomieszczenie do następnej gramy. Mam wrażenie, gramy, że nie? To jest procentowe do czegoś, ale nie mam zielonego pojęcia do... Że im lepiej ci idzie, nie? Czy to jest jakiś, że w konkretnym czasie, po śmierci, jak pokonam kogoś? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Bo im więcej bijesz bez dostawania obrażeń czy coś... Może. Czekajcie, tu gdzieś był kijek bambusowy, o jest. Co to jest? Co oni suszą? To jakieś narkotyki są? No to wszystko jest paw dili dili tartak, no przecież powinieneś... Kolodek pyta, czy można to jakoś zniszczyć te lokacje w czasie walki, czy wszystko jest z tytanu? Część rzeczy chyba się nie, widzisz, że jak tam rzucam po... Drobne rzeczy fruwają nie? Po biurkach i tak dalej. No co, ale Chińczycy się w marihuaninę bawią, to opium powinno być.
Wiesz, to bo zabawki, nie wygląda, nie? Come on, to nie wygląda, to nie jest marihuana. Marihuanę widzieliście kiedyś? Z fabryka Gili Sutów. Aha, tak. Może nie robią legalnie do... Gili Sutów. Bedla Giko pytasz, to kokainę nie jest. No tak mi się wydaje. Koka, no. To jest seaweed do tych, do rolek. No. Seaweed, oni ten glutaminian tu robią, nie? No. MSG tutaj robią. To jest fabryka MSG. Nie, to jest niebezpieczne miejsce, żeby tu być. Możesz, nie, czy teraz widzieliście, ale przeciwnik uderzył tak, swojego. Tak, to było. Czy możesz na przykład przez tą barierkę zeskoczyć na poziom niżej, żeby odsapnąć chwilę? Mogę, tylko nie jest łatwo stąd wyjść. Fajne uniki robi, lewa, prawa. Jak ten, jak bokser. Ach. Dasz radę. Powiem pyta, czy widzieliśmy, że Snoop Dogg palił narkotyki. No jest szokowany. Co? No. Ale się nie zaciągał się. A woda jest mokra, tak? Mhm. Tak, ale wiedziałem, że on się nie zaciągał, to jest prawda. Tylko palił, tak wiesz. Tak mu poliki puchły. Kurde, i zawsze ktoś jest metalową rurką, to jest zawsze problem. Co jest gorsze? Rurka czy ci wkurzeni? Ci wkurzeni, ale... A wkurzeni z rurką? Wkurzeni z rurką to już jest w ogóle... Najpierw Mata, potem Snoop Dogg, kto następny? Nie wiem. Zabiłem tą osobę, która mnie pokonała. Jako pierwszy ją wybrałem i nie zniknęła mi ta czaszka. Cześć, to pożasty. Ile ciosów? 17 ciosów pod rząd, tak? No to będzie Maryla Radowicz, to jest już postanowione. To jest najsłynniejszym palaczem w tym momencie w popkulturze. Palaczem? Ja bym nadal powiedział, że Snoop, ale może po prostu Też mi się wydaje, że Snoop. Ale kiedyś na przykład byli Cheech i Chong, nie? W latach 70. Tak. To byli, wiesz, cały swój image zbudowali Willie na Nelson tym. Ale gruby skurs znany jako Tak, Willie Nelson to był mój drugi typ. Jakby ktoś zrobił zdjęcie, że Willie Nelson palił przed czymś, to by po prostu to było śmieszne. Najwięksi palacze to siedzą cicho. O, Seth Rogen, tak, na pewno. Ja powiem wam, że słucham od lat już podcastu Kevina Smitha. Snoop Dogga też. Nie ma nic złego w Snoop Doggu. Kevina Smitha, ale ostatnio mnie tak denerwuje. W sensie on ma tego co-hosta, z którym prowadzi Mark Bernardin. Super koleś. I on jest trzeźwy, nie? Na tym podcaście. Natomiast tak. Natomiast Kevin połowę podcastu kaszle i słyszę tylko i jest tak, że Kevin zaczyna coś mówić albo ktoś mu zadaje pytanie, jest 20 sekund ciszy, a za chwilę on jest co? Kto pytał? O co pytał? I ja ja rozumiem to, chcę sobie palić, niech sobie pali w swoim czasie, to jest jego styl życia, ale kurna, jak nagrywa ten podcast, to jest czasem tak spalony, że normalnie się ciężko tego słucha. No ja nie po to słucham podcastu, żeby było po naście razy po 20 sekund przerwy, nie? On czasem wątek traci. Finisherem, czaszki podobno traci się za pokonanie całej większej grupy przeciwników, źródło internetu. Widzicie? To jest... Ale tak się wydarzyło przed chwilą właśnie tobie. Jak pokonałeś ostatniego z tej grupki, to ci spadła czaszka i już. Może to chodzi o cały po prostu pokój, o cały jeden, całą jedną konfrontację. I to już jest pierwszy boss tej lokacji. Czy to jest jakiś ogrodnik? Ogrodnik, botanik się nazywa zresztą. Ma ksywy, tak. Botanikus. Rozbił mi stamin. Ten jest gibki. Czy mu spytać, czy można w jajca kopnąć? Czy jest cios taki poniżej pasa? Chyba nie. Nie widziałem przynajmniej takich brudnych. To było poniżej. No a ten jest ewidentnie
ewidentnie to nawet nie jest jego ostateczna forma. Sprawniejszy niż cała reszta. Wyrzadce pyta, czy graliśmy w to już przed streamem. Ja nie. Ja grałem w to przed streamem, tak. Też nie grałem. Ale pewnie dadzą kiedyś za darmo na Epiku. Wtedy. A może w Goldzie. Mało będzie. Prawdopodobne, żeby to się... W sensie nie w Goldzie, a w Game Passie. Żeby to się pojawiło. Aczkolwiek. Różne rzeczy się teraz dzieją na świecie. Firmy się jesteś kupuje pewny, za 6 miliardów. Jesteś pewny, że za 20 lat to też nie trafi do... No nie, no za 20 za 40. Lat, nie będę żył, więc nie będę w stanie ci powiedzieć. Po 40 lat to nie wejdzie. Nie zrobisz mi... Aha! A nie mówiłem, bo nie będę żył Quest. A za 150 lat to jest ta scena z The Office, kiedy może wybuchnąć wojna atomowa, tak? I Jim pyta Dwighta, a za 100 lat? Tak, widzę taki scenariusz. A za 110? To możliwe. Tak, to możliwe. A za 120? Mhm, tak, zgodzę się. Gdzie wy teraz jesteście? Teraz jesteśmy w lesie bambusowym. To jest Samurai Jack? To jest Samurai Jack. Wygląda jak Robinson Crusoe, jak rozbitek. Co? Uniknąłem tego ciosu, come on. Dlaczego dziś nie gramy? Pytanie typu off topic, ale zostałem bezczelnie zignorowany na disco. Jak nazywa się piosenka tytułowa podcastu? Czy są do niej prawa autorskie? Czy można nagrać cover? Słuchcia. Jaki ma tytuł, nie wiem. Potocznie nazywana jest Ciuchcią. To by musiał Mike sprawdzić. No Mike zna ten. To jest tak. Raz na miesiąc dostajemy to pytanie. Polskie? Tak. W sensie w tym rozumieniu, że ktoś ją nagrał, my zapłaciliśmy. W sensie my ją kupiliśmy z banku. Czy można nagrać cover? Nie byłbyś pierwszym. Już tam jeden słuchacz, pamiętam, tak. Dwa covery przysłał. Więc dowoli, próbuj. Beatboxowy my cię nie cover? Pozwiemy. Słucham? Beatboxowy cover? O, jakbyś beatboxowy cover zrobił. Albo na grzebieniu. Nie, to nie jest random ciuchcia sound. Tak się nie nazywa. Ej, na Dudach. Na Dudach też to wszystkie covery by były dobre. Dla Giko Tartak, o czym gadają na tym podcaście Smyfa, bo się zastanawiam nad nim. On nagrywa kilka, a ja słucham Fatman Beyond. Wcześniej znany jako Fatman on Batman. Kiedyś to był podcast poświęcony 100% Batmanowi, byli rysownicy, goście, czasem było czytanie komiksu konkretnego albo nagrywanie ścieżki z komentarzem do filmu, a potem stwierdzili, że o całej popkulturze będą mówić. Ten utwór z ciuchcią nazywa się Darude Sandstorm, no chyba nie. Darude ciuchcia. Darude ciuchcia. Ciuciu! Ciuciu! Jak ktoś zrobi remix z Darude, to... Tak, o właśnie, remix z Darude, proszę. Ma strasznie wyłupiaste oczy. On choruje na coś? On bierze leki. Wyłupiastość. Nie, ale jest taka choroba, która powoduje wyłupiaste oczy. Był ten aktor, który grał Igora w Młodym Frankensteinie. Z Jeanem Wilderem. I on na coś chorował i przez to miał takie wyłupiaste oczy. Teraz Train Nut, Train Storm, nie. Możemy spróbować albo iść dalej do klubu, albo możemy się cofnąć w to nie, samo tam miejsce czerwony błyska. I spróbować to przejść lepiej niż 26 lat. Ale ty masz 20 nadal. No, na tej pierwszej jak zacznę mam 20, ale na tej drugiej jak klub to już będę, to już zacznę mając 26. 26 to źle bardzo? No, tutaj powinno się tak... 20-21 kończyć. Jedną śmiercią ten pierwszy. A to jest twój nowy save i olejesz go po streamie? Tak, tak, oleję go po streamie. To lecisz dalej. Lecę dalej, tak? Bo chciałem wam pokazać, że ta gra ma shortcuty, czyli ja nie muszę przechodzić teraz jeszcze raz tego, żeby dojść do bossa, tylko odblokowuję przejścia takie poboczne. I omijasz kill roomy wtedy? Tak omijam bardzo dużo kill roomów, tak, tak. Czyli jak przejdziesz drugi raz, to jest bardzo duża szansa, że skończysz z dokładnie mniejszym tak wiekiem, bo dokładnie po prostu nie będziesz walczył, tak? Pokazać wam to, czy idziemy dalej do klubu. Zabij bossa, cyk, i w godzinkę się uwiniemy. Wszyscy no ale bossa zabił właśnie. Zacznijmy bossa, na każdej lokacji jest boss.
Ale idź to dalej, pokaż, tego dawaj, szefa klub, pokaż w klub. Dobra, idę do klubu. Już idę do klubu, bo widzę, że Tartak się nie może zdecydować z questem. Ja nie mogę. No bo tak mi sprzedałeś obie te opcje, że no nie wiedziałem, no. Obie opcje są fajne. Tu nowe, a tu shortcuty też nowe. Ale tak, wolę zobaczyć nowego bossa. Nowego bossa nic. I to, było, to była pierwsza misja, że... tak? No to jest 40 minut, tak dobre. Mm-hmm. To nie są takie aż takie krótkie. To jednak trzeba być dedicated, żeby powtórzyć jakąś. A ile jest misji? Tylko mówię ci, no robisz shortcuty, wiesz, chyba że idziesz. No tak, no chyba że idziesz robić, wiesz, typowo dla grindu, nie? O, paczkomat. To Pyrzasty mówi, że 40 minut trwają speedruny tej gry. No przykro mi, nie jestem tak dobry. Będę się dwa razy skończyć. Wiesz, że przynajmniej raz już powinien skończyć. Ile jest misji, Kubar? Widzieliście, ile jest bossów, nie? Tam tyle jest, czyli 5. Ile tam było? 8? Nie no. Ej, to było niewiele. 5. Wiesz, to nie jest długa gra. To nie jest. Dojść do tej pani to bez nie ręki. Są solsy. Jest, zobaczcie jakieś egzotyczne bronie i mock-up na nich nagrany. Piewca potwierdza 5. No jest, tamty już się dwa razy walczyło, to jakby dwa, także. Ten poszedł po pałkę. Gra się pewnie kończy, yep. Jak ta gra o graniu sarną, czy jeleniem. Na pewno na tak końcu, się kończy. Na końcu walczysz ze sobą z przyszłości. Oh my god. Z przeszłości. I kładę ten, kładę do trumny, tak? Takiej wielkiej. I potem, tak, i potem wybierasz, czy chcesz być następcą samego siebie, czy schodzisz z good, good ending, czy bad ending. I jesteś człowiekiem z głową sarny. Tak, to nie jest, tak, to po to nie jest długa gra, tylko długo się ją masteruje, nie? Że... Dobra, a ile ale, kosztuje? Ale czy ty, jak ją skończyłeś, to będziesz ją masterował jeszcze? No nie wydaje mi się. Ale są dwie szkoły, wiesz, grania w grę, nie? Ta gra daje fan z bicia, nie? To jest... Jak zaczyna ci iść i masz już kupione te perki, które ci tam, wiesz, wiesz, pomagają, nie? W jakimś sensie. To robi się lepszy, nie? Automatycznie, więc... Chcesz próbować... 140 zł to kosztuje. Okej. Okay. To jest powiedzmy to 30 baków? 30 baków, tak. Nie tak źle, nawet nie 40. Miło z ich strony. Podejrzewam, że to jest taka gra jak Resident, nie? Tak, że wiesz, ktoś to przejdzie tak. Raz i mu styknie, no. a ty przejdziesz ją 12 razy, nie? I za każdym razem ciut inaczej. Tylko no było, tak, ale Resident ma, czy pomijając już kwestię tego, że wiesz, no chcesz wycelagować, bo są różne poziomy trudności, to Resident jeszcze ma tą marchewkę, bo tam ci coś odblokowuje zawsze, nie? Coś się zmienia, inni bossowie, inne rozłożenie przeciwników, nowe bronie odblokowujesz, ulepszenia, stroje i tak dalej. Tutaj za przejście gry coś dostajesz? Jakiś strój albo coś? Chociaż... Miecz świetlny. Nie. Nie ma miecza świetlnego? Nie ma mieczów świetlnych. Miałem być. Ale na przykład stroje to nie byłoby coś... Ta pani. Nie na miejscu, nie? Tej mówce tej pani jest... No stroje byłyby potencjalnie tutaj... Raz bywa no. Proste, a dwa, że klimatyczne, nie? Różne. Okej, ona będzie tańczyć, to jest Eddie. Z tej, tych, od tej pani ja się lubię trzymać z daleka. W tych butach, tak? Ona cię pokona. No. Ja myślę, że ciebie by też pokonała w tych butach. Tak. Ja nie. Ja bym się rzucił jej na nogi i obalił. To jest mój podstawowy chwyt. No, ale one są tak ciężkie, te buty, że nie da. Ona ma tam środek ciężkości, to się nie da obalić. Jak ją przewrócisz, to ona po prostu wraca do pionu. Tak. Magnesowy, tak? No. Ale na przykład fajnie, gdyby były na przykład postacie z filmów, z gier i innych. Prosto w twarz. Do odblokowania. Wow. Nawet jakby były stroje takie wink-wink, nie? Typu, wiesz, żółty kombinezon, nie? O, żółty kombinezon, garnitur, nie? Garnitur. Wika. Wika, no. Co by to sobie kupić teraz? Piewca, pytasz, to już jest drugi boss. Czy to jest boss? Tak, nie, to jest, nie, to jest mini boss. Ten charakterystyczny Bruce'a, nie? Mógłby też być. Taki wink-wink dużo, nie? No ten żółty jest Bruce'a, więc... A, no, podobny do Kill Bill'a, ale... No to Kill Bill zerżnął z Bruce'a. A nie na odwrót. Structure gain... Czemu tak szybko ją zabiłeś? No bo ja już ją biłem wcześniej, nie? Tylko ona mnie zdążyła... A jak zginiesz, to ona już...
Nie, nie, to nie, nie odzyskuje życia po śmierci. No, oni są, oni, nie wiem, czy słyszycie, oni są zdziwieni, że ja w ogóle wstałem dalej i ich biję. Bolojank, tak. Bolojank. Bolojank. Ty nie jesteś Bolojank. Chciał być taki jak Bolojank. Bolojank, no to, był nie, Bolojank to jest niezły, niezły skurwiel. To jest gość jak szafa. Trochę niski. Ja widziałem, że będzie w jakimś, że ten, Jean-Claude Van Damme chce zrobić swój ostatni film i będzie w nim Bolojank. Tak? Ja bym wolał, żeby był Tong. Wolałbym, żeby był Tong Po, ale Bolojank film też może być. Papryk robi ostatni film, odgraża się w Polsce i teraz idzie podbić Hollywood. Mam nadzieję, że mu nie wyjdzie w Hollywoodzie i będzie mogli go trzymać za słowo, że już więcej w Polsce nie nakręci. No ale filmy te ostatnie Van Damme to też są jakieś produkcje belgijskie, holenderskie. To już nic nie jest hollywoodzkie. Ostatnio Red Letter Media nagrali o tym materiał. Jak to się nazywało? O, to nazwali ten typ filmów Geezer Teaser. Okay. Czyli bierzesz jakąś starzejącą się gwiazdę, yep, jakiegoś, tam akurat jechali po Bruce'ie Willisie, ale ile ich jest więcej, wrzucasz go na okładkę, wszystkie jego sceny kręcisz w jedno popołudnie, jest go tam 12 minut na cały film, ale ktoś, wiesz, znajduje ten DVD w koszu w Walmartcie i mówi, wow, Bruce Willis, lubię go, nie? Kupujesz, a to jest film nakręcony za, wiesz, za 5 milionów dolców, z czego 4 wziął Bruce Willis. Prawda, Bruce Willis nie ma już wstydu, jeżeli chodzi o rzeczy, w których gra. Tak, i robili to przegląd jego tam 10 czy 12 ostatnich filmów nakręconych w ciągu 3 ostatnich lat, nie? Bruce Deezer, Willis Deezer i John Travolta to są dwa aktorzy, którzy chyba najniżej upadli. Nick Cage ma hit and miss. Raz zrobi jakieś gówno, znaczy na każde trzy gówna robi jeden fajny film, nie? Wiesz, wszyscy są źli teraz, że nie, ten Pig jego nie został nominowany, więc on gra w takich filmach teraz, wiesz, naprawdę takich arcyfarcji bardzo, nie? No ale on dużo ryzykuje, bo tak, w tym samym roku, w którym zagrał Pig, zagrał też w tym Nights at Freddy's. Nicolas Cage latał do Kazachstanu robić, wiesz, śluby, nie? Za jakiś, bo nie miał pieniędzy na życie, więc brał wszystkie. No. Było oszczędzać. Ale ten, no, jak on się nazywa, gruby z kitkiem. Travolta. Nie Travolta, ten co na Białoruś jeździ marchewki. A nie Travolta, tylko Boże. No. Steven Seagal. Steven Seagal, no właśnie. No to jest następny. Ale to czasami ten filmik ostatni. Steven Seagal to już jest, rozjebał wszystkich. O, oh shit, on mnie złapał w animacji. O, tego nie wiedziałem, że może. No. Także szkoda. No. Kubaru, będzie Forbidden Test streamowany. Forbidden West ma Mike? It's possible. Streamowanie to tak czasami jest różnie. Ale postaramy się, żeby A nie, Mike to na konsolę będzie miał, nie? No, PlayStation. No tak. No tak, na co to innego? A tego nie ma na PC-cie? To nie wychodzi. No za na rok PC-cie? Może będzie, ale. Aha, a ja nawet nie pytam, czy Mike ma kartę do przechwytywania. No właśnie. O, oh, wow. Mike będzie Forbidden East streamował. No ale w tym filmie z Van Dammem mówi się, że będzie Dolph Lundgren grał. Michael Kissy i właśnie Bolo Young. Michael Peña. Będzie co oglądać. Wiesz, to jest znowu na dwoje babka wróżyła, nie? Najgorzej jest, jak ktoś próbuje zrobić kiczowaty film, bo kiczowate fajne filmy nie wychodzą dlatego, że ktoś siada do scenariusza i mówi zróbmy kiczowaty film. To się rzadko kiedy udaje. Razem no, mają 500 serio? Lat. No, nie. Serio? Ale ten, jeszcze w tym roku przecież wychodzi trzeci Creed chyba, nie? Mam już 30 lat, w tym momencie poszedł mi damage do góry i pasek życia już jest mniejszy. Zobacz, taki brakuje mu. No to teraz ich tak zrobisz, że koniec. Aha, tylko akurat ta pani postanowiła wejść w akcję. Creed'a obejrzyj. Creed jest naprawdę dobry. Pierwszy jest naprawdę dobry, drugi już jest okej, nie? Ale Creed'a warto obejrzeć. Dla mnie Creed to jest chyba pierwszy drugi Creed, najlepszy tak. Rocky.
Okay. Ja mam prawie 40 super. Lat i też mi pasek życia spada. No, jesteś mocniej. Drugi crit już mi się tak średnio podobał, za bardzo przypominał już te gorsze, no, tego to... gorszego rokiego. Tam już był montaż, już crit wyjeżdża na pustynię, nie? Głazy nosi, żeby ten przy trenowaniu, tak jakby nie można było tego samego na siłowni zrobić. Jest, to jest, jak tu mnie wrzucili, to już jest, to jest ciężko. Creed 2 Stallone rysował i to widać jednak. No ale a pierwszego nie rysował też Stallone? Wydaje mi się, że też, więc... Dorosłość jest wtedy, gdy masz osobną szafkę na leki, to wyrzast mówi, ja mam szufladę na leki, to jest... Chyba każdy... Powinien mieć szufladę na leki. W każdym domu musi być szuflada na leki. Pytanie jest, ile z nich jest ci niezbędnych do życia, wiesz, U mnie w szufladzie na leki jest APAP. Witamina C i baterie. Na gardełko. Na gardełko mam coś, tak. Taśma i to, i wszystkie antybiotyki, taśma, i wszystko, co kiedykolwiek musiałeś mieć i pewnie nigdy tak. Nie użyjesz, ale przecież... Ale mam na specjalne okazje, na święta mam ketonal. Także normalnie to tam wiesz, ketonal to jest, apatik, to jest... ibupromik, ale mam ketonal. To jest jedyna rzecz przeciwbólowa, która czuję, że faktycznie działa na mnie przynajmniej. Jak jest święto, to sobie mogę ketonal walnąć. Następnego dnia wolne. Jeszcze miałem w takiej, teraz chyba nie mam żadnego, ale byłem taki, w takiej szklanej małej buteleczce. Dokładnie tak. Taki mały słoiczek. A masz plastery z myszką Miki? Mam plasterki, ale nie wiem, czy z myszką Miki. Zgubił. I jakieś miałem takie kolorowe plasterki, ale najwięcej mam tych zwykłych i mam już taki plaster z metra, nie? Że jak potrzebuję większy, to mogę sobie uciąć kawałek. No bo mówmy się, takie się powinno mieć. No. No. Trochę. To nie jest tak, że ja się ranię do rozmiarów plasterka, nie? O, nie jest za dużo, będę się dwa plasterki zgubił. Bez sensu. A gdzieś miesiąc temu sobie palec rozciąłem, jak sprzątałem w mieszkaniu, już mi się zrosło, a do tej pory mnie boli, jak czuję. Dziwne. Ja mam prawie 40 lat tak. I nie mam szuflady. Ja mam szafkę na leki. Wydaje, że to też zamiast szuflady, to można powiedzieć, że ten organizer na leki, to jest bardziej jest to. Aż dni tygodnia. Wake up. Make-up. Koleś robi takie kombosy, że z której strony... Rówka pisze, widzę, druga mapa już oddziela chłopców od nastolatków. Tak. Mówię, ten karateka robi takie kombosy, że jest ciężko mi... Jeszcze jest tak ciemno w tej lokacji. Misza, miałem w liceum koszulkę z systemowo down. Nawet masz dwie czaszki, czyli jak zginiesz, to się postarzejesz o dwa lata, tak? Tak, dokładnie tak. O, Jesus Christ. Czyli w sumie to, ile masz wiele lat więcej niż 20, to nie pokazuje, ile razy zginąłeś, tylko... Może ten narzędzie, o, no koniec. Już mam 38 lat. Ale masz trzy czaszki. No, wiem, bo nie udało czemu mi się... czemu jakim... trzy? No, nie udało mi się jakimś... Teraz jedną, nie wiem, lat właśnie. Zginąłem dwa razy... Dwa albo trzy razy zginąłem od jednego przeciwnika, zanim go pokonałem. Jakbyś teraz zginął, to byś postarał się o 4, a potem o 5 tak. I to się tak sumuje? Tak. Czyli to nie, tak. Że każda śmierć bardzo jest szybko plus możesz... rok, tylko... Jak zginiesz parę razy na jednym bosie, to kończysz na 80, do widzenia, tak? A pokaż się teraz, jak już jesteś ten, bo widać jakąś różnicę na jej twarzy? Po pani nie, ale jak grasz panem, to zaczyna się od jego zarostu. Najpierw masz taki, wiesz, 5 o'clock, taki zarost i rośnie ci coraz bardziej broda i robi się coraz bardziej siwy. Pani się robi, mam wrażenie, bardziej siwa tylko. Orsus sugeruje, że może dlatego, że pokonałeś ich nie dając się trafić, w sensie miałeś pełne życie i dlatego ci zabrało czaszkę. Może tak. Zobaczmy, jak pokona tam grupkę i spadnie, to wydaje mi się, że to jest właśnie za pokonanie jakiś tam. Ten się musiał zrobić. Może to jest trochę tak jak w Elden Ring teraz jest, czyli to super ułatwienie, że jak pokonasz jakąś grupkę przeciwników, to ci wszystkie buteleczki wracają. Mhm. 8 dni. 8 dni.
8 dni. A wiesz, ten fajnie, bo teraz jak leci u mnie czasem telewizja, to i TVN co, cały nie czas... mi czaszkę. TVN co chwilę robi reklamę, że do końca koncesji TVN 7 zostało x dni i napisz skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i to jest dokładnie, mija im to dokładnie w dzień premiery Elden Ringa, więc mam odliczanie cały czas. Ile tam do końca koncesji TVN 7? Elden Ring. Do Elden Ring zostało 7 dni. Napisz skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tylko nie pomyl i nie napisz, że chcesz Elden Ringa. Jest w kolejce odliczanie, jest też na Discordzie. Tak, wiem, że jest na Discordzie odliczanie. Ale bardziej wchodzę, nie wchodzę patrzeć tam na odliczanie, patrzę, wchodzę, żeby zobaczyć jakiego mema, znaczy jakiego gifa wrzucił Kuba dzisiaj. Bo jebany obiecał, że przez 100 dni będzie wrzucał inny i chyba się udaje na razie. Jest. Ani razu nie zapomniałem, ani razu nie wrzuciłem tego samego, więc... Jesteś jak Beeple, który robi codziennie jakąś grafikę 3D i to ją sprzedaje za 70 milionów dolarów. Tylko że wrzucasz gify i nie zarabiasz. Oła, come on. No, to jest dokładnie to samo. Wrzucasz gify i nic nie zarabiasz. Ale ci, kurwa, ale ci spizgaje. Ale o co chodzi z tymi gifami? Czemu mnie nie zaproszono do tej zabawy? O co chodzi? No bo to jest na kanale Elden Ring i Kuba codziennie wrzuca gifa. Okej, okay, keep your secrets, jak nie chcecie gadać, to nie, no. Ojciec, będzie dobra gra? Będzie zajebista gra. Czyli zobaczymy. Kupić? Nie. Kup, będziemy razem grać. Przez trójkę. Kupię, to jak kupię, to szybko będzie do sprzedania na disco, coś czuję. Kup i mi sprzedaj, w tego samego dnia najlepiej. Tak, najlepiej. To może wiesz co, od razu do twojego paczkomatu, tak? Co tak, ale taniej jak za używaną. No wiadomo. Ten jest wściekły, czy tu jest coś, czy... Ja też chyba kupię na premierę, chuj z jedzeniem, ja chcę Elden Ring. No to jest taka, dla mnie to jest taka jedna z tych gier, co raz na 100 lat można kupić w nie premiery. Przy dzisiejszych cenach gier i tak dalej. Dzisiaj tak wrzucał cenę w Forbidden West. No, to ja myślę, nie ma żadnych dużych gier, przecież nie będę grał w tego Elden Ringa, może sobie kupię jakąś grę, żeby sobie pograć. Po ile tego Westa macie tam? Wchodzę na Media Expert, tam jest 380 zł. No, nie, 318. 318. Popierdoliło was, no. No, wrzucałem ci, nie, że w Poznaniu w sklepiku, w moim sklepiku, z którego biorą tak pewnie z hurtowni, i tak dalej, to jest za 100, za 290 równe chyba, czyli no, ponad dwie dychy taniej, nie? A nadal 290 zł za ten, to... Muzyczny tartak, a ty lubiłeś pierwszego Horizona? Nie lubiłem. W sensie grałem w niego kilka godzin i potem stwierdziłem, że to jest kolejny otwarty świat, nie chciało mi się biegać i kropek szukać. W sensie nie lubię, jak otwarty świat jest żebym ja musiał jechać gdzieś, żeby coś zrobić. Na mnie nadal czeka Horizon. O wow. A dużo tego. A czy strój jej się zmienił dlatego, że się zestarzała, czy na tej mapie się po prostu zmienił strój? Zmienił jej się strój? No, ma długie rękawy teraz, a wcześniej miała odkryte chyba. Nie pamiętam. No i tak, piewca, fakt, że się chwalą tym, że coś trwa 40 godzin, dla mnie to już nie jest plus, nie? W sensie... Ale to będziesz teraz grał w Warhammera, co? Na pewno chcę sprawdzić Warhammera. W sensie jakby zrobili Residenta i mi powiedzieli, że Resident jest tak długi, że będzie trwał 40 godzin i nie jest otwartym światem, to ja w to wchodzę, okej, okay, nie? Mhm. Ale jak słyszę, że jest otwarty świat i 40 godzin, to dla mnie oznacza tyle, że po prostu jeżdżenie na koniu od misji do misji zajmie połowę tego czasu. Miałem 26 lat, jak tu przyszedłem, teraz mam 44. Ten maner będzie nas kosztował. No, 18 lat. Interstellar. Będzie do wygrania prawdziwy miecz z Warhammera. Kowalu, z Warhammera to co powinno być do wygrania? Czy to się nazywa Swordhammer czy Warhammer? Swordhammer. Trochę. Nuczaki byłyby tak samo pasujące jak miecz w tej sytuacji. No. Ale co, u ciebie Kowal na profilu, czy gdzieś indziej? Bo ja chcę wygrać. Miecz z Warhammera, tak?
A dlaczego mam nie wygrać? Znaczy, dlaczego mam nie chcieć? Nie no, chcieć. Chcieć, nie? No chcieć, ale jak zrobić Warhammera, to jak nie? Jak zrobić do wygrania młot, to jak nie z gry Warhammer na profilu Kowala? No. Czy, to się prosi, czy... to jest combo. Czy co, mieliście brain farta, jak to wymyślaliście, czy co, o co chodzi? Ten pomysł jest gratis. Nie mam pojęcia, i mów set. Nie wiem, który jest wysoki z tą pałką, który jest niski. Ona za to blokuje wszystko. Dobra. A będziemy grać na tak w Warhammera, w koopa? Patrzałem mieczem. Dzisiaj, tam to będziesz można grać. Mieczem biegał, a Tartak będzie flaszki ci łykał. Czy się nam widać, wtedy warto bić po ryju. No, to będziemy grali. Ja zobaczę jak. Tylko zastanawiam się, co tam można grać. Czy tam się gra po prostu natury? W sensie ja ruszam moich ludzi po mapie, ty ruszasz moich ludzi po mapie, bo to się zestarzejemy, zanim coś ugramy. Mm-hmm. Ja pamiętam, że w Roma pierwszego Total War'a grałem z kumplami po lokalnej sieci. To graliśmy... Korespondencyjnie. Tak, korespondencyjnie. Graliśmy bitwy, nie? W sensie, że wybieraliśmy sobie 69 armię. Musisz. To się może udać przy moim skillu. Za ileś punktów umawialiśmy się, kupowaliśmy sobie armię i po prostu graliśmy bitwy, nie? Armia na armię w czasie rzeczywistym. Bo Optimus mówi, że test, mimo że to jest turowe, to wszyscy żywi gracze prowadzą swoje tury jednocześnie. W tym samym momencie. Zamiast czekać jeden na drugiego. Ciekawe. I że chyba można grać... A, i widzę, że jest jakaś kampania, która jest... 50 lat już. No. Ta główna kampania, która tam jest, to można też ją grać w koopie. Jest jakaś specjalna chyba dla trzech graczy kooperatywna kampania. I potem są survival battles 2D4. Gdzie się po prostu ten gra albo przeciwko, albo oh my god! Przeciwnikowi. No to tą kampanię koopową moglibyśmy zagrać. Ale no to, nas to no, ucieknęło, to będzie bolało do końca życia, aż plecy będą boleć w tym miejscu. Co nie jest takie złe, biorąc pod uwagę, że i tak zaraz umrzesz, to życie nie będzie już trwało długo. A ile można mieć lat, Maxa? 70... O, Jesus Christ. Co? 70... 4? 75? Azjaci potrafią 120 żyć. Powinno być tak, że już naprawdę na końcu... No ale nie tacy, których napierdalają kijem przez całe życie. No, ale może dużo jogurtu je, no. A nie, jogurtu i żelatyny. Łyżkami. Po 70 jest koniec. Nie idzie mi z tymi gośćmi. Nie znam ich totalnie. Mów setu. Nie byłeś tu jeszcze? Byłem, ale... Warhammer dużo zajmuje. Może balkonik jest OP, kto wie. No właśnie, na końcu powinno być takie, że już chodzisz z taką laską, ten walczysz. Okej, okay, dobra. I teraz załóżmy... czy etapy się gra liniowo, czy można wybierać z mapy, dokąd idziesz, w jakiej kolejności? No one się odblokowują w tej samej kolejności. Nie, no. Zawsze jest na początku. Możesz iść do następnego, albo zagrać jakieś poprzednie. Tak. No nie będę mógł iść do następnej misji mając 60 lat, nie? Będę musiał trochę pogrindować. Albo chyba, że teraz po prostu nie zginiesz już nigdy. No nie, to jest raczej mało prawdopodobne. Nie dasz się trafić już nigdy. Poziom trudności rośnie dość mocno z każdą misją. Ichu. Nie wcale, ale ta babka jako postać mi się podoba, mam dziwny fetysz. Ten fetysz się nazywa... kobiety, tak? Czyli ta gra jest naprawdę przemyślana, jest tutaj świeża. Taś, no jest, ma pomysł na siebie.
O, Kowal ma dla ciebie taki pro tip i sugestie, no, żeby razem lepszy, z kasyną misją niech poziom twoich umiejętności też rośnie. To jest, to chciałbym. Wtedy będzie... To proszę, ty piszesz, że kobiety też są jego fetyszem, to na zdrowie. Dlaczego dziś nie gramy? Ej, 70 to dziś koniec lata, a początek jesieni życia. Mój dziadek przeżył 102 lata, też mam taki zamiar. No ja bym nie. Takich dalekosiężnych planów bym nie robił. Także jak przyjdziesz do mnie w wieku 80 lat pożyczyć stówę za argumentem, że jeszcze masz 20 lat na oddanie, no to... To jest duży chłopak. Bo ona jest taka wolny, ale bije jak... Czołg. Jak czołg, jak pociąg. Ale tak... Nie idzie ci jakoś bardzo źle, że... On jest wolny, nie? Potrzebuje DLC do tego z Kung Fu Pandą. Jakby się tą pandą grało. Nie byłoby fajne DLC? Ej, to wyszło na PC, tak pewnie już są mody do tego. No. Wszyscy bossowie to są pewnie te postaci z Kung Fu Pandy. Z tego. I o, po postacie z Mortal Kombat. To jest taka gra, co ma potencjał na takie, na takie te, nie, kolaboracyjne DLC. No. To wtedy twórca musi jakby chcieć coś takiego zrobić i musi mieć na tyle duże jaja, żeby ktoś chciał z nim takie rzeczy zrobić. Nie? Bo takie małe studio pójdzie do Quentina i do wytwórni i powie, że my chcemy, a oni powiedzą, no fajnie, że chcecie. Nie, mam wrażenie, że z innymi twórcami gier, zwłaszcza tych mniejszych, będzie się łatwiej dogadać, ale jak pójdziesz do studia filmowego, to proszę cię, to nie dojedziesz na odpowiednie piętro, żeby to załatwić. Zatrzymają cię w No, ale wiesz, tutaj by bardziej pasowały filmowe, nie? Tak. Rzeczy. Co? Nie wcisnąłem? Aha, wcisnąłem przez przypadek. Ale pewnie parę gierek też by się znalazło, nie? Jak zaczniesz tak powolutku, to potem idzie ci coraz lepiej. Wcisnąłem sobie przez przypadek ten ult i mnie wybiło. 59. Dead Pilot Daylight też nie zaczynał przecież od razu od tych największych marek, nie? Kolaboracji i tak dalej. No. On cię bije. Nie ma co. Jest jakiś sposób na niego? Na czym polega trudność? Próbuję go pchnąć na coś, on wtedy mu rozbija najwięcej staminy, ale on akurat jak na złość jest... Trzyma się środka na swoją słabość. Już pchnąłem go teraz na ścianę, on się przez chwilę... O, Toperzasty pisze o jakiejś postaci do Dead by Daylight. Oni faktycznie wrzucają dużo postaci. Tam właśnie jest Leatherface chyba z teksańskiej masakry. Widziałem, że jest Pyramid Head z Silent Hilla drugiego. Kicek mówi, żebyś questowi dał, to ci przejdzie. Ja wiem, quest by to... Ja bym pograł, quest w ogóle byłby zdziwiony, jaki jest problem tej gry. Kuba, powiedz mi, jaki jest problem tej gry. Gdzie ona się robi trudna, Kłas by się pytał. No, Nemesis jest. No, jest. Kuludek pisze. Desert mój dziadek. Evil. No, Nemesis Residenta. Halloween, Stranger Things, Silent Hill. Tak, młody Kowala też by ją pewnie rozpykał. No bo młodemu Kowala po prostu nikt nie mówi, że jakaś gra jest trudna. Będąc kamerowanym przez Kowala i tłumaczącym jeszcze, co robi Kowalowi. I tańcząc. I śpiewając. Właśnie on jednocześnie w Dance Revolution grał na drugiej górze. Chce mu się siku, więc podskakuje z nogi na nogę. To jest jego finalna forma? Tak, niestety tak. Niestety? Wolałbyś, żeby była jeszcze jedna? Niestety, bo ma ogniowe pałki, które bardzo bolą. Ogień bo. Jest. I widzę, robi się dużo szybciej teraz. Ale widzę podłoga lawa. Ale podoba mi się, że jak stają tam, gdzie płonie, to się załamuje pod nimi ta płonąca mata. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Nie jest taki super elegancki efekt, ale fajny. Au. Okay. Mam wrażenie, teraz... że widzę dopiero drugiego bossa, ale na tej drugiej fazie tak bardziej abstrakcyjnie się robi, nie? Z tej szklarni, w której się biłeś, nagle się robi bambusowy las. Tutaj jesteś w jakiejś, nie wiem,
wygląda oh jak... Oh boy, ty. Ostatnie życie. A nie, nie, no tak, ostatnie życie. No... Niestety to, czego nie lubię w tej grze, to wszystkie kombosy są na tam prawo, góra... Oła. Góra, dół. To nie zawsze wchodzi mi. No nie, bo jak nie będzie miał, bo jak zginie, to dostanie następną czaszkę, czyli straci 6 lat. Super. 5. Ale Bedla Geeko wygooglował sposób na niego. No. Masz mu się nie pozwolić uderzyć tym płonącym kijem. Jeszcze żyjesz? Babuszka. Była. Kubar, no czego nie rozumiem? Płonącym kijem się nie daje trafić. No ale jak masz 70 lat, to już powinieneś killować jednym ciosem wszystko. No biorę mu dużo, ale... Oni chyba specjalnie zrobili tak, że pewno nie można mieć 69 lat. Jesus Christ. I koniec. Albo jest achievement za to. Udało ci się kiedyś mieć 69? Nie trafiłem chyba. Celuj 69 zawsze. Karol pyta, czy DualSense jest w jakiś sposób wykorzystywany. Nie, wibruje i przez głośniczek są takie, jak tam się krzesło pęka, jakiś deszcz czy coś. Pytaliśmy o tym, nie? Bo jak małe studio czy coś, pewnie to jest trochę roboty z zrobieniem czegoś takiego. Zróbmy pierwszą misję idąc z Kurtami. Przez płot. No ale wtedy... Ufam, ta była druga, nie trzecia. Była druga. Teraz ty piszesz, że tryb foto jest zajebisty tutaj. Pokaż. Właśnie widziałem tryb foto, czekaj. A są, jestem ciekaw, czy są, jak ich uderza na przykład w mordę, to czy są, czy widać na twarzy grymas od uderzenia, tak jak w Fight Night'cie były. To by było fajne faktycznie w fotomodzie. Jak się robiło tryb foto? Czekaj, pamiętam, że... Którym no idea. Się robiło... Gdzie były? Gdzie był tryb foto? Kamera, ile tak dobrze. Foto mode na dół. Mode na dół. Na dół. Na dół, na dół. I można ten, można sobie latać i robić najróżniejsze filtry klasycznie. To stream można, tak zaczął się. Znikał, czy... nikogo nie było. No jest masa opcji, nie? Najróżniejsze pozy. Aha. Pokaż, jak będziesz z kimś walczył, czy da się uchwycić to kogoś. Da się. Da się. O, widzę, że stream zaczął ciąć, czyli nie tylko tak? Mnie. No, tak, tak. Faktycznie widzę, że przeładowuje mi się co chwilę. Tak, stream ma w tym momencie czkawkę. Co mówiłem, bo przecież to pewnie fucking Wimby u mnie. Coś jest. Coś jest, dajmy mu chwilę. Ale spróbuj tak, spróbuj włączyć ten tryb w momencie, jak uderzasz kogoś. Wiem, że tnie. To u mnie tnie. Co zrobić? Nie. Spróbuj włączyć fotomod w momencie, jak kogoś uderzasz, jak kopiesz albo jest kontakt pięścią, bo jestem ciekaw, czy może, czy jak można się uderzasz na twarz, to mają jakiś grymas na twarzy, nie? To by było, może by fajne fotki robić, jak ktoś dostaje w japę. Czekaj, bo dalej tnie, dalej coś jest. No to opowiedz coś śmiesznego. Wracamy chyba. No, opowiedz coś śmiesznego. Nope. Spadło u ciebie znowu śniegu? Nie, ale ma jutro padać, a teraz jest ostrzeżenie o powodzi. Wow. Dajesz SMS-a z alarmem? Tak, dostałem SMS-a. Ale z Polski, nie? Tego ale RCB? Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz. Teraz jest masakra. Mogę, chętnie. Well. To jest moja tajemnica, kapitanie. Zawsze jestem w domu. Zawsze chcę być w domu. Wiem, czekajcie chwilę. Może się... To powiedz, co dzisiaj wegańskiego masz na obiad. Bo nie wiem, gdzie jest trufla, ale nie pytała. Dzisiaj robiłem rosół. Czego? Jak wegański rosół wygląda? To jest na warzywach robiony. Warzywek? Mhm. Bez tłuszczów? Nie ma oków? Tłuszczów. Nie ma oków. Nie ma oków, nie ma tłuszczów, a ryż jest, a makaron jest ryżowy. No ale są tłuszcze przecież nie zwierzęce, nie? Są. Można z awokado, olej z awokado, olej kokosowy.
gotowy jest, no. Dobra, chyba się trochę uspokoiło, ale nie wiem co się działo przed chwilą. Tak, olej roślinny to jest, wiesz, tak jakby standard, nie? Trochę na świecie. Nie mordę. W reklamach Kujawskiego widziałeś kiedyś, jak tłoczą świnkę? Pierwszego tłoczenia świnki, no. Czy teraz normalnie szedłem w górę schodami i przeskakiwałem tam na tak. Posłuch o lekkim smaku kokosa. A teraz otworzyłem sobie skrót tutaj. Kluczem, który miałem za przejście. A ten olej jest z awokado czy z pestki awokado? Tak, ze skórki awokado jest. Nie, na pewno nie. Aha, wy wszyscy macie kijki tutaj, tak? Prosu na oleju z awokado, za to tu się to idzie do więzienia. Matrachol pisze. No. Jak będziesz robił egzekucję, to włącz fotomod, bo to będzie wtedy łatwiej złapać. No, ich omijasz po prostu jak młodych, widzisz, no. Patrz. I teraz... Chciałeś grymas. Tartak. Chcę grymas, ale jeszcze u mnie nie mam. Mam opóźnienie teraz 17-minutowe. Tak. Przez ten? Fotomod. Ale ten Blair znika, jak robisz ten. Widzisz jego grymas? I wytrzeszcz kolegi, który widzi. The fuck? Jeszcze... Kolega ma the fuck? Tak? I cyk, w okładka. Na sobotę. No i jego baseball jest nie w jego ręce, za to jest w twojej ręce. No, chcieliście, żebym robił... To zrobił. Grymas smutku i wpierdolu. Ten drugi miał fajną minę, no. Ten wyższysz. To było takie klasyczne. It was at this moment he knew. He fucked up. Zrób fotomotek z trzema walczysz, to macie okładkę gotową na ten. Na podcast. Gdzie wyjdziemy teraz tym skrótem? Pytanie. Pamiętacie tamtą planszę? Możecie zgadnąć, gdzie myślicie, że wyjdę? W szklarni. W kokainie. Gdy tutaj, w kokainie. W kokainie? No to miałem na myśli. Okay. No. Nie, ty mówisz jakieś szklarni, nikt nie wie, co. A to kokaina w czym jest, no? Jak świętujemy Dzień Kota? Jest pytanie o tematu. Z psem. Ja z psem, no. Kokainum, tak. Kokainium. A można na przykład się zakraść i wyeliminować pierwszego można, przeciwnika tak, jest za darmo? Oh my god. O tak, jeszcze mnie tu. Zjadłam frytki z makiem i McFlurry. Na Dzień Kota, tak? Trufla, ale frytki z makiem są w maku, czy sama sobie pomaczyłaś frytki? Za frytki z makiem. A z maka, myślałem, że z makiem, łe. To się zastanawiałem. Czy sama sobie pomaczyłaś frytki? Maczanie w maku to jest rzecz. Nie, teraz się pomaczenie to jest, nie maczanie. To jest pomaczenie osobne słowo. W maku. Sama sobie pomaczyłaś frytki? Czy... Zacząłem się zastanawiać, czy frytki z makiem byłyby dobre. Ostatnio mam ochotę na frytki. Batata bym sobie zjadł frytki. Tydzień temu jadłem z batata. Nie. Dobre. Nie widzę przez kamerę nic. Okej. Okay. Sąsiedzi kupili ostatnio Jacka Russella. Jezus, to za pies szalony, ale jaki good boy cudowny do tego. No sąsiedzi mają Jacka Russella. To... Który to Milo Jack kupili, Russell? Tak? To jest ten z maski. Wszystkie... Najprościej powiedzieć, tak. Że to jest ten z maski. Okay, Milo z maski. Dobry. No, u mnie w pracy taki mieszka, ktoś go czasem przynosi, nie wiem czym jest, raz mi biurko oszczał, ale też jest fajny, słodki. No ale pies mu się wybacza. No nie, jakby ktoś inny mi oszczał biurko, to mi się obraził, ale... Mówię, że pieskom się wybacza takie rzeczy. Pieskom, tak. Ja rozumiem, że kolega z roboty by ci oszczał biurko, to można mieć jakby jakieś pretensje. Trochę niekomfortowo mi się czuł. Wczoraj gadaliście o plackach, zgadnijcie, to dziś na obiad miałem, nie wiem, rosół. Frytki z makiem. Frytki z makiem.
jestem ciekaw. Z makiem to nie wiem, ale z sezamem? Świetki z sezamem. Bo dziś jeszcze nikt. Dlaczego dziś nie gramy, wpłacił ja 20 zł? Bo dziś jeszcze nikt, a ja mój Bushmills pozdrawiamy. Ja i mój Bushmills. Co to jest Bushmills? Jest w Polsce Bushmills. Whisky. 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 Kwadrat takiej kwadratowej chyba trochę buteleczce. Bushmills. Yes. Bushmills. Na pewno jest z białą etykietą. Jest spoko whisky. Mac, no. Niestety jest tylko MC. Jak masz Maca, jak masz Mac w McDonaldzie, to jest tylko MC napisane. To jest... A jest ten, Mac teraz program lojalnościowy wprowadził, widzieliście? Można punkty zbierać za zamówienia. Co? No, w apce trzeba wyrazić zgodę na udział w promocjach i przed każdym zakupem robisz skanowanie i za każdy zakup robisz do ten, dostajesz ileś punktów, co? Potem będziesz wymieniać na żarcie. A już tego, Drwala już nie ma, nie? Nie, kogo? Nie. No nie, Drwala już nie ma z miesiąca, to coś. No. A bo widziałem, że teraz wróciły reklamy Maestro i podejrzewam, że ja po prostu nie reklamowali Maestro, bo by kanibalizował Drwala. Maestro to są takie, w cudzysłowie... Burgery w premium. Kraftowe burgery premium w Macu, nie? Co jest... To jest jedno wielkie oszustwo. Oksymoronem trochę, nie? Dziuki, więc po garści cukier. Nie widzę wpłat. Bardzo zły moment na wpłaty. Tak, ale wpłacił 20... że on i jego Shih Tzu, czyli polski psi lew. Coś tam. A Shin do 20 zł ma urodzinki. Shin do 100 lat. Cukierków dla nas. 100 lat. Jenny, bym ci puścił, ale jestem w trakcie obrywania po twarzy. Kowal pisze, że jest nowy sprzedarem. No ja... Ale kurczę, one są tak oszukane, to jest nadal wielkości cheese'a i tam to jest specjalnego, te wszystkie maestro. A jeżeli chodzi o serek, to ja zawsze cheddara daję do burgerka, lubię. Ale lepiej jak są trzy sery na przykład, nie? Tak, burger. Oj Boże, jak są trzy sery, Już się nie mogę doczekać, tydzień wcześniej będę pościł, nic nie będę żarł, żeby tego burgera zjeść. No ja też. Słyszałeś, Kowal, musisz do Poznania pojechać i w Gołych Babach zjeść burgera z trzema serami. Coś tam jeszcze jest w nim. Jay na przykład bierze bez warzyw. Nie uznaje warzyw w swoim burgerze. Tak, Jay stwierdził, że te warzywa mogłyby offsetować ten ser. Ser mu zabiera 10 lat życia, warzywy zwróciłyby mu rok, ale Jay na to nie poszedł. Ale skoczni. No i wiem, że są większe od cheese'a, bo tu mówię, że to jest oszustwo. Byłem kiedyś bardzo zawiedziony, jak wiem, jak maestro. Ale w tym burgerze tam chyba tylko cebula była, bo coś, że tam nie było tak, że był pomidor, ogórek, marchewka, seler. No tam nie tak było dalej. Całej tam sałatki cebula, jarzynowej, nie? Tam była tylko cebula chyba. Ja w burgerach nie lubię sera. Oh my god, jeszcze zrobił. Gdzie się banuje tu? Czemu wyłączony swój panel moderatora? Nie, w burgerze się nie rozumiem, jak ktoś chce klasycznego burgera w stylu Rona Swansona. Rozumiem to, ale no... Ale jak bierzesz burgera trzy sery, no to bierzesz go w konkretnym celu, w celu serów, nie? Także... Fajnie, jakby wziąć tego burgera i poprosić, żeby sera nie było, nie? Mhm, tak. I hawajską bez ananasa, proszę. Nie dam rady. On będzie wyrobił teraz. On wie, że nie mogę tego zablokować i go w tego. Proszę, cheese'a bez cheese'a. On będzie robił tylko jeden cios już teraz. To jest. Wiem, że ktoś kiedyś wziął jakiegoś, zamówił jakiegoś hamburgera w Macu i usunął wszystkie składniki oprócz sera i dostał Big Maca, pudełko od Big Maca, w którym był tylko plasterek sera taki jeden. Nice. Znaczy. Nice. Ale
Takie na YouTubie widziałem takie filmiki gdzieś w oszukują Australii. Oszukują tą maszynę do zamawiania. Tak, oszukują tą maszynę, dodają coś, potem wszystko odejmują, dodają następne, odejmują, z każdego oddanego im zostaje 3 centy i robią im tak, zwracają 2 złote jeszcze za... Nie, robią im tak 120 razy, że mają, że aż sobie nabiją tam 10 baków tego kredytu i zamawiają jednego Big Maca, którego jedzą za darmo, nie? Spróbujmy klub jeszcze raz. Jest Obornik, jest blisko do Poznania. Mus Obornik. Obornik, gołe baby. Fajnie się bawicie tam w tym miejscu. I domek? To czy co, jest nowy kwadrat na Poznaniu? Co jest? Nie, Oborniki Wielkopolskie to jest miasto, nie Poznań. To jest miasto, a nie Poznań, okej. Okay. To jest miasto, a nie Poznań, no. Darmowego Big Maca zjadłem, wiadomo, najlepiej smakuje. Tak jak służbowe auto jest najszybsze. Służbowe auto jest najszybsze? Mhm. Pierwsze słyszę o takiej teorii. Chyba... Właśnie, do Poznania to totalnie uderzą w gołe baby, gdzie to jest gdzieś blisko hal targowych. Są trzy. Jedna to jest knajpa na Wrocławskiej, czyli przy Deptaku, przy Browarze. No to niedaleko, no. Znaczy tak da się dojść w paręnaście minut pewnie z hal targowych. Tak, tak, muzyk ma rację. Służbowe wszędzie dojedzie. W sensie wjedzie na każdy krawężnik. To chyba w Top Gearze było, że najszybsze auto jest wypożyczone z wykupionym pełnym pakietem czy coś takiego. Tak. Z flotą. Ej, czemu się skończyło? Proszę tu mi zaraz finansować ulubiony podcast. Jeszcze jej nie widziałem. Dlaczego się grałem? Wpłaciłem się. Ej, czemu się skończyło? Proszę mi tu zaraz finansować ulubiony podcast. Nie rozumiem. No bo było kilka wpad pod rząd i potem ten, więc pewnie o to chodzi. Czemu już nie ma? Czemu nie ma wpłat? No jak nie robicie wpłat, to nie ma. No. Tak to działa. Wypożyczone najszybsze. Okay. Trochę dziwna wpłata, ale może najebany koleś muzycznie pisze. Na szczęście pieniądze są pijane, czy nie, tyle samo warte. Nie ma paska na zbiórkę, na coś. Bo coś wymyślić, jak chce się pozbierać. A na co byś chciał się zbierać? Tartak, że ma wszystkie rachunki zapłacone. Za 8 dni kończy się koncesja do TVN7. O, wow. I wychodzi Elden Ring. Ja na przykład nie uzbierał. Na TVN7 albo na Elden Ring. Koncesji na TVN7? Come on. Chciałbym 270 zł, żeby wesprzeć TVN7, jakbyście mogli ten. Na mapę poznaję dla questa, tak. Pochoruj, pochuj mi łapu. Quest wie, gdzie są gołe baby, to jest wszystko, co... Wiem jak pojechać na dworzec, odebrać kogoś czy coś, a potem w pola do siebie, no. Na kimono dla Tartaka. Nie, na ten szlafrok taki aksamitny. Nie mam kimona, ale od dłuższego czasu myślę, żeby sobie szlafrok sprawić właśnie taki. Wychodzisz spod... Szukaliśmy, nie? Mamy tak. Tak, żeby taki elegancki szlafrok założyć. Pod prysznicę, nie, po to, żebyś mógł się odwracać na obrotowym krześle. I odkładać, odkładać książkę. O, nie zauważyłem cię. Nie zauważyłem. Jeden cios. Ona ma jedno takie kombo. 270. Ej, możecie zebrać na Elden Ring dla Tartaka. Proszę bardzo. Nie. Nie. Gramy na Elden Ring dla Tartaka. Na co ja zbierałem wcześniej? Tartak, przepraszam, ja mam ten szlafok dla ciebie z Larego. Noszony? No to... Ja mam nadzieję, jak noszony, to nawet lepszy. Nawet lepszy, no. No to będzie więcej luzu, bo będzie rozciągnięty. A jak nie noszony, to mógłbyś ponosić. Jak nie noszony, to możesz ponosić. No co ja zbierałem, nie pamiętam już. Nawet niezakładany, kurczę. Niby też no fajnie, to... nie? Ale tak jakby czegoś brakowało, nie? To znasz adres paczkomatu. Na to chyba. To jak będzie szlafrok z Larego, to ja zrobię stream z Larego. Hagar płacił dychę na IR dla Kupsa. Tak, ja potrzebuję
Wiecie, jakie są rachunki za pogotowie to jest w Stanach. ER. Emergency room. A, taki ER. Okej. Okay. W ogóle nie na Elden Ring. To nie na ER. Dziwnie wymawiasz Elden Ring. Słyszeliście obietnicę, jak będzie szlafrok z Larego, będzie stream z Larego. Tak. A nie było streamów z Larego? Był z remake'u pierwszej no części. Jest na liście, chociaż się nie kwalifikuje do przygodówek pełnoletnich. Było tak. Może no, to co grasz się liczy, to wszystko się liczy. Nie, ale przecież jest Lary 7, jest Lary 6, jest w Larym 5 jeszcze nie było dialogów nagrywanych, ale też go można ograć. Ale tam jest naszyte, jakby to powiedzieć, piktogram pytonga. Piktogram pytonga. No mi nie przeszkadza. Dlaczego nie dziś gra płacił dychę na Emergency Room dla Tartaka? Czyli dla wszystkich, tak? Emergency Room już... Dziękuję. Zbieramy. Bedla Giko, w ogóle... Tak, jeszcze miesiąc temu nie wiedziałem, kim jest Joshua Weissman, a dziś odbieram jego książkę kucharską zamawianą z Amazona. Ja go też namiętnie oglądam ostatnio. Koleś jest fajny. Na początku, jak mi wyskakiwały jego filmy, to pierwsze kilka sekund mnie denerwowało. Wydawało mi się, że jest bucem, a potem ta maniera mi weszła. Jest całkiem lubisz fajny. Lubisz buców, tak? Generalnie. Ja i buce się dogadujemy jakby. Było takie, ten koleś to buc, a po chwili, hej, ten koleś to buc. Jestem bucem. Wait a second. Podoba mi, dlaczego mi się podoba? Ten koleś to buc, I like him. Na Elbe, dla ziomka z Gdyni. Kraft płacił 77 zł na Emergency Room dla Gdyni. Dlaczego nikt nie chce dla mnie dać na myśl ten... R to jest, rozumiem, już nie mam wątpliwości, że to jest Elder Ring. Mamy zapłacone, nie, bo dostałeś na Elder. Mamy Elder Ring. Za wszystkie... Zęby sobie już nawet zrobię. Czuję za te wszystkie... No jeżeli chcesz mieć Elder Ringa w miejsce zębów, to tak. Kuber by chciał, no. Cały szpital. O, się parliście mi. Tylko wiecie, jak to działa. To wy teraz wpłacacie, a pasek się pojawi za tydzień, nie? A wtedy będzie ten na Questa, bo nikt tutaj nie daje, bo nikt mu nie daje. O diable. O diable. Hagal wpłacił dychę na Emergency Room dla Questa. Widzisz, Quest już możesz sobie zrobić krzywdę i... Jaj! I jechać na pogotowie. Już masz na DLC pierwsze. Na co? Są fabularne DLC w tych... Bywają, tak. W Dark Soulsach, nie? Dark Soulsy dostawały. Oj, tak. Ale z Sekiro na przykład nie, więc trudno powiedzieć, czym jest Elden Ring. Zamknij mordę na przykład. Graj tam, starzej się. Ile masz już lat? 100? 25? Ale u nas IR jest za darmo. Nie za darmo, płacimy składki. No właśnie. Nic nie jest za darmo. Za darmo to wpierdol można dostać. Ale ci, którzy nie są w stanie zapłacić składek przy dopełnieniu formalności, są z nich zwolnieni. No, come on. Masz teraz 15 tysięcy... Ale go, ściąłeś. Ha, ale pufą dostał. Oho, to było całe życie. Jego czy twoje? Moje życie, uderzył mnie od tyłu. I to bolało. No, ale nie miałeś dużo tego życia. To ma permanentnie locked. Co można mieć za darmo na izbie przyjęć? Dziecko. Co? What? Kuba, wszystko już leży. Słyszysz nas? Cały stream poszedł. Słyszysz nas? Halo. Nie, on nas nie słyszy. O. Ale już się pojawił, wstąpił błąd sieci. O. Nie, no pojawił się znowu. O. Pipu, papu, słyszę was teraz.
Tak, bo my cię cały czas słyszeliśmy. Tak? Okej. Okay. Chyba wróciło. Nie mam żadnego pojęcia, co się dzieje. Nas też było słychać? Nie wiadomo, to się okaże na streamie. W sensie na tym, potem. Na replayu. No, come on. Trochę cię biją. Czy ja ciebie nie... Czy ja ciebie nie Szaba. Zabiłem w poprzednim Ty życiu? Ty już nie leżałeś właśnie na ziemi. Kaczu! Szabam. Jak się przed tym obronić? Nie dać się złapać. A jest coś takiego złapać. Jak rolka, odskok? Jest odskok, ale... Boom. Give up. Jest guzik do give up. Guzik do kebab? Duzik do kebab. Elden Ring i Tartak. Piewca wpłacił 4 jedynki na Emergency Room i Tartak. Emergency Room i Tartak. Name more iconic duo. No. Nie wiem. Warsztat samochodowy i Tartak? Bywałem IKEA warsztat i Tartak? Samochodowy. Ostatni raz. 3 miesiące temu. Cooking Sim i Tartak. Cooking Sim i Tartak, to jest to. Koniokurczak i Tartak. Obalenie i Tartak. Reversal i Tartak. Kacza i Tartak. Tata Tartaka i kacza, Tartak. Kacza i Tartak. Tartak i Tartak. Symulator autobusu i Tartak. Aj, dałem się zrobić. Tartak, Tartak, Tartak. Nie widzę, co się dzieje. Tatarak i Tartak. Fajnie, że zaraz ty będziesz miał Elden Ringa, mimo że nikt nie chce, że nawet ty, żebyś miał Elden Ringa. Nie będzie miał Elden Ringa. To... Nie dasz mu? Tu jeszcze jest Mike, podejmujący decyzję. Tak już piszę do Mike'a, żeby ten, zanim ty zdążysz interweniować. Napisz, że mi giftnął. Come on, miałem 25 lat i teraz jakieś... Nie możesz, musisz w pudełku mieć na Xboxa. 31. A, faktycznie, a muszę. Tak? I najlepiej jakby przyszło w dniu premiery do mojego paczkomatu. Dawno nie byłem w klubie, ale tak nie wygląda na klubowe ciuchy. Tak pamiętam kluby. Ja pamiętam, kiedyś byłem na takiej imprezie w Gdyni, gdzie następnego dnia jak wróciłem, to się dowiedziałem, że pół godziny po tym, jak ja wyszedłem z klubu, to antyterrorka wpadła do tego klubu, więc... Dobrze, że już zdążyłeś wyjść. Good. Dobrze, że zdążyłem wyjść. Ktoś cię liknął. O, tu widzę jakieś walki w tym klubie są. Skup się, bo ci nie idzie, Fagal mówi. No, nie idzie mi od początku. A nie przyjąłem sobie areny, żebyś na niej walczył. Oh my god, nie wiem, nie mogę wyjść. Nie ma czegoś takiego, że tak jak Batman, że można ich przeskoczyć? Nie. Mnie dwóch okładało jednocześnie, to jest krótka piłka. Kurczę. I 35 lat, bo mam 4 lata. W Poznaniu też było Kokomo. Chyba wszędzie było Kokomo, w każdym większym mieście. Mieliście w Poznaniu Kokomo? Chyba ten starym rynku jest. Na pewno. Aha, to już robił teraz na jeden cios. Były chyba w Z2 na starym rynku, bo babeczki chodziły z parasolkami i próbowały zaganiać wszystkich. To chyba było właśnie Kokomo, nie? Pewnie tak. Czekaj, czy można kupić gift kartę do Kokomo? Ten przywrócowski na rogu to chyba nie Kokomo. To jest Coco Jumbo. Tak. 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 Mamy 10 minut. Gdzie zdąży dojść? To jeszcze istnieje. Myślałem, że biznes padł po aferach. Znaczy padł, znaczy może marka, ale takie kluby wciąż istnieją. To beżasty raz byłem w Kokomo większą ekipą, niezła beka była. Słyszeliście, nie pójdziemy, nie? W Krakowie. Tak, pójdziemy do Kokomo, tak. Będzie, mówiłem, że nie będzie pójdziemy, niezła beka. Jestem teraz
O Boże, nie mogę się doczekać tej beki, jaka tam będzie, jak pójdziemy. Nie za beka, wejdziemy, powiemy, że mamy kasę, dostaniemy w mordę i nas wyniosą. Strasznie śmieszne miejsce, zapis. Te też podejrzewam, że jest boki zrywać. Przeskoczyłeś, oczywiście, że przeskoczyłeś. Lepszy niż stand-up. Wchodzisz i od razu nie możesz ze śmiechu. Wchodzisz, tylko przychodzisz przez drzwi i dostajesz powiadomienie push z apki banku, że ci 20 koła zeszło. I kolana cię bolą, tak śmiesznie jest. Nawet musisz się klepać, po prostu cię boli. Hagal pyta, czy słyszeliśmy o żurawiu w Krakowie. Słyszałem, wiedziałem jakieś... Co się stało w Krakowie? Ponoć jakiś ten budowlany dźwig się przewrócił od wiatru. Dwie osoby chyba zginęły, nie, kilka osób chyba zginęło. A gdzie, w którym miejscu? Właśnie nie wiem, bo ja widziałem newsy, jak tylko się wydarzyło, to były takie, wiesz, dwuzdaniowe, że na jednym z osiedli Krakowa, nie? Złocień. Nie wiem, czym jest Złocień. Podgórze. Z pierwszych wiadomości wynikało tylko, że jest kilka osób rannych. No a tu już widzę, są jakieś ofiary. No to ktoś beknie za ten żura, był niezabezpieczony. Super. A to są ci zawodnicy, trafiłeś do szatni. Tak. Tutaj gdzieś Tong Po może być. Gdzieś tu jest na pewno. Zobacz, czy ktoś kopie w słup, to będzie on. To nie jest pelerynatko, to jest szlafrok. Dzięki za pomoc. Ten go znokautował. Wygrany. Złocień się ledwie kwalifikuje jako Kraków. Co? Jakaś dzielnica. Złocień pewnie jakaś dzielnica. Nie znam dzielnicy Złocień. Może być jakieś osiedle nowe. Bodega Kokomona, bodega to już zupełnie inna historia. Klasyka. Co było z bodegą, a co miało być? Co było co? Bodega to była... Jest, nie wiem czy jest. Jeszcze burdel na granicy Gdyni i Rumi. Za stacją Orlenu pod Laskiem, taka willa. Co było z bodegą, zostało w bodece. Ze zdjęć wynika, że to na budowie ten żuraw się wywalił, czyli musiał spaść na robotników, to nie wiedzieli, że wiatr wieje, no wiesz. Praca jest do zrobienia, szef ciśnie. Ciężko wyrokować, dlaczego pracowali, dlaczego nie zeszli z budowy. Ale przychodziły SMS-y, żeby zostać w domu. Pewnie. No wiesz, przyjdzie do ciebie szef i powie, to co? To chcesz iść do domu i stracić robotę, czy byś robił normalnie? Czy chcesz umrzeć? Well. Tak, widziałem, Inpost też wydłużył czas oczekiwania na paczki. W sensie na odbiór paczki. Z tymi SMS-ami to już trochę jak z tym wilkiem z bajki. Prawda jest, że od początku roku mam wrażenie, że co drugi dzień je przysyłają, ale też kurna od początku roku non-stop wieje. No. Nie można powiedzieć. U mnie w Windowsie jest taka ikonka pogody, nie? Tam w prawym dolnym rogu. I od stycznia tam jest czerwony wykrzyknik. Tam jest czerwony wykrzyknik od stycznia. I napis uciekaj. Więc yeah. No właśnie, no nie mogę mieć pretensji, że tak często wysyłają, bo faktycznie wieje, ale tak jak trufla mówisz, no. Wysyłają ich tyle, że w końcu ludzie za... Wow. Przecież te SMS-y już od kilku lat przychodzą, a dopiero w tym roku widziałem pierwsze memy z tymi SMS-ami, nie? Po prostu ludzie już jest z taką częstotliwością dostają, że już się zamieniają na memy. Wow, wiecie, że mamy nadal tylko jeden medal olimpijski brązowy, nadal ten sam.
Nic więcej nie wpadło. No, jesteśmy na ostatnim miejscu. Prawdę powiedziawszy, to z czego miał wpaść? Czego się spodziewałeś? Możemy być na ostatnim miejscu. Na pewno są państwa, które... Ej, no wpadały nam jakieś. No. Tylko jeden zaskoki. A były inne konkursy ze skokami. Kto tam był ta z tego schodu na nartach? Przecież mieliśmy mistrzynię olimpijską. No ale to było 10 lat temu. Ale mówię, że po prostu były takie sytuacje. No to wiesz, ja tam nie znam tych tryliona sportów. No. To myślałbyś, że chociaż jakiś jeszcze jeden brązowy czy coś, może coś wpadnie w jakimś dziwnym sporcie. Jay pisze, nasi sportowcy trenują za własne pieniądze, nie za rządowe. No pewnie. To ja wiem. A w nagrodę dostają uśmiech prezesa. No, to jest akurat prawda. I potem muszą organizować zbiórki na się pomaga. Tak, widziałem kiedyś program o tej, jak się Kowalczyk, no to odrzutu młotem. Tak. Nie wiem, jak się nazywa, ale widziałem tą sprawę, przykre. Tak, i ten szatnia, i to, gdzie trenowała, to tam... Włodarczyk. Smród, smutno. Włodarczyk. Odrzutu Warhammerem, tak. Odrzutu młotem. No, smutna chwila. A z drugiej strony masz tą, jak się ta tenisistka polska nazywa. No. Iga Świątek? Nie, Radwańska. Radwańska też. Która jedzie na igrzyska i przepierdala wszystko, bo jedyną kasę zarabia poza igrzyskami, nie? Więc z formą nie przyjeżdża z formą na igrzyska i jak mieć jej za zło? Jakby robiła formę na igrzyska, to by dostała dyplom, nie? O, no to jest tak samo jak, wiesz, dlaczego na igrzyska w kosza nie jadą wszyscy najwięksi w drużynie USA, nie? Od lat. No. Kiedyś to zawsze było, że najlepsi jechali, bo było takie igrzyska, nie? A teraz po prostu, co jest skład na igrzyska, to jest tylko ten nie pojedzie. Wiecie, że jak oni wystawią pakę jakąś trzeciorzędną, to i tak będą faworytami. Nie? No tak, ale wiesz, no skręci... Nie pojedzie, nie? Skręci kostkę, złamie nogę, coś się stanie, straci kontrakt z Nike'em, straci kontrakt z drużyną na następne 5 lat, nie będzie zarabiał. Dziękuję, do widzenia, nie? Jak jeszcze to były normalne pieniądze, ale też chodziło bardziej o sport, to jeździli, nie? Dream Team amerykański przecież na igrzyska, a teraz już raczej po prostu jedzie jakiś tam ktoś, ci wszyscy najważniejsi, to oni nie mogą sobie pozwolić, żeby mieć kontuzję na przykład przez głupie igrzyska, nie? Albo ich nie być w trakcie na tym. Tak, Harlem Globetrotters, niech jadą. Ej, byłem na występie Harlem Globetrotters. Tak? No to ja byłem 30 lat temu. Fajnie było. Ale tu dostanę w pieprz, okej. Okay. Będą igrzyska w Los Angeles, tam już Dream Team będzie, ale to, że oni będą mieli blisko, to wcale nie powiedziane, że oni wiedzą, że okej, to teraz idziemy. Oni nie grają dlatego, że im daleko albo bilet drogi, nie? W sensie nie mijają z tego powodu igrzysk. A zresztą podejrzewam, że teraz na przykład do Chin to niektórzy mają bliżej niż do tego. Nie? To jest taki rozszerz. Nie, to nie o to chodzi. Jesus Christ. O mamonę. Co jest z tym streamem dzisiaj? Internet po prostu ma... No i jest windy. Prestige był u siebie. No ale to gracze mają do powiedzenia coś. Też. Nie sądzę, żeby NBA przyszło i powiedział, macie ich chuj być na igrzyskach. Co? No i wszystko mają zakontraktowane, co oni muszą, a co oni... No zwłaszcza, że ci najwięksi to oni sobie dyktują, nie? Oni mówią NBA, jak to ma wyglądać. Taki Lerbon dzwoni do Silvera i mówi, że to będzie tak. A Adam Silver mówi, tak, dobrze, tak będzie. Pozdrawiam. Moshi, moshi. Z prawy, lewy, tył czy przód? Pominę turnieje, słowa i rozpoznawalność. Z prawy, lewy, ani przód. Próbę igrzyska. Nie wiem, nie mam źle. Jak mówimy o NBA, to oni mają w dupie te igrzyska, nie? Umówmy się. To dla nich najważniejsze jest pieniądze i wygrać mistrzostwo NBA, a nie jakieś tam igrzyska. Nie ma tego etosu igrzysk. Już nie. No i teraz się udało.
Że wszyscy wiedzą, że pojadą i Ameryka wygra, albo będzie miała bardzo duże szanse, więc to też jest takie ten, nie? Przecież potem przychodzą tacy Hiszpanie i tam połowa składu jest w NBA, więc też, więc cisną. 58. Dobra, pokonam ją i koniec. To jest boss? Stream. Nie, nie, to jest ochroń... O, okej. Okay. Od jednego ciosu padło. Chyba wystarczy, bo stream ma dzisiaj czkawkę, mój cierpi. Internet. Szkawkę ma, no. No ej, równie daj. Jest 22, więc jakby wszystko jest... Śnieg widzę z okna, napieprza już jak zdrowo, więc coś może być u mnie przez pogodę, więc... Do routera napadało, no. Może mi napadało do routera, tak. Stream ma udar. Śnieg do routera napadał, weź. Muszę, sorry, tak, nie odgarnąłem śniegu z routera, więc mogło... Kowal pyta, co masz napisane na bandamie. Na bandanie powinno być napisane coś tam. Sweet and sour. Wierzę w zwycięstwo, ale jak znam życie, to jest albo kurczę z brokułami, albo głupi gaijini, więc... więc tak. W każdym razie dzięki czat. Przypominam, że słyszymy się na podcaście w sobotę i widzimy się na streamie Tartaka w niedzielę. Jest teraz. Co? Jest podcast teraz w sobotę. Jest podcast, to jest zawsze tak. Dobra wiadomość. Na bandanie ma, że za 7 dni wygasa koncesja na TVN7. Także... I że HBO Go się zmienia na HBO Max 8 marca. 8 tak? marca. Yep. No. Także jeszcze raz dzięki chat, dzięki Quest, dzięki Tartak. Dzięki spadamy. Do następnego razu. Pa, pa. Hej. Na razie. Pa. Pa.